Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnej debacie w ramach Festiwalu imienia Jacka Kuronia. Dziś będziemy rozmawiali o kolejnym z wielkich tematów Jacka Kuronia, to znaczy o buncie, o rewolucji i o Ukrainie. To dwie wielkie kwestie, które były dla niego istotne przez całe życie. Rozmawiać będziemy z bardzo znamienitymi gośćmi. Będzie dzisiaj z nami pani profesor Marcy Shore z Wydziału Historii Uniwersytetu Yale, autorka, to jest zużyte słowo, ale go użyję jeszcze raz, kultowej książki Kawior i Popiół na temat historii polskiej inteligencji i jej uwikłania politycznego. Oraz kolejnych książek, Smak Popiołów, a także wydanej w naszym wydawnictwie Nowoczesność jako źródło cierpień. Oraz jest z nami dziś pan profesor Jarosław Hrycak, wybitny historyk Ukrainy i nie tylko, autor między innymi wydanej w naszym wydawnictwie biografii Iwana Franki. I chciałbym dzisiaj porozmawiać tak naprawdę o... Chciałbym podzielić w pewnym sensie naszą dyskusję na dwie części, to znaczy najpierw zadać pytania o historię naszego regionu, o jego specyfikę, odrębność albo jej brak, a potem chciałbym przejść do spraw współczesnych, to znaczy na tle tego kontekstu historycznego naszego regionu zapytać o niedawne wydarzenia, które wszyscy chyba obserwowaliśmy z wielką uwagą, to znaczy wydarzenia rewolucyjne w Ukrainie. I na początek chciałbym przywołać był taki tekst, bardzo głośny esej Jurgena Habermasa, napisany na początku lat 90., który nazywał się w oryginale Na Holender Revolution, co po polsku tłumaczy się niezbyt zgrabnie rewolucja nadrabiająca zaległości albo rewolucja nadganiająca. I tam on stawiał mniej więcej taką tezę, że w roku 1989 kraje Europy Środkowej i Wschodniej w pewnym sensie wydobyły się z takiej zamrażarki historycznej i dobiły czy dociągnęły, mówiąc kolokwialnie, do normalnej zachodniej nowoczesności. A ja chciałbym zapytać i Marcy Shore, i profesora Hrycaka, jako wybitnych historyków tego regionu, o to, czy ruchy dysydenckie w Europie Środkowej i Wschodniej faktycznie walczyły po prostu o to, żeby tu było tak jak na Zachodzie, czy ich idee do tego się sprowadzały, to znaczy, czy były formą jakiegoś naśladowania, czy imitacji tego, co na Zachodzie, a może nie. Może udało się tutaj wypracować coś własnego, wytworzyć jakąś własną specyfikę i zbudować coś wyjątkowego na gruncie historii XX wieku. Wiem, że to jest temat, którym profesor Marcy Shore zajmuje się od kilku dobrych lat i wiem, że profesor Jarosław Hrycak również ma zdanie na ten temat, więc może najpierw poproszę profesora Jarosława Hrycaka. Dziękuję bardzo. Właśnie piszę nową książkę, która właśnie chce zorganizować swoje narracje według tego punktu, bo mam zdanie, że tak naprawdę to, co się działo w Ukrainie w latach 60-tych, szczególnie punktem wyjścia dla mnie jest rok 68, jest częścią większego procesu. I to jest ta rewolucja w ogóle. To jest, nawiasem mówiąc, jest rewolucja całkiem nowego porządku, nowego typu, który będzie mówić później, który bardziej się odróżnia i wielkie francuskie rewolucje, i rosyjskie rewolucje. To jest takie pierwsze zjawisko. I moja teza jest taka, że tak naprawdę ta rewolucja była globalna. Mniej więcej to, co było w rewolucji 1938 roku, jeżeli Państwo pamiętają, Wojna Narodów, która była ogólnoeuropejska, i to coś było. I właśnie to był taki sposób transformacji do innego świata. Nowoczesnego świata, nie będziemy mówić jakiego to świata, ale zdaje się na wszystkim od kampusu, amerykańskich kampusów, aż do Japonii. I to znaczy i wszystkie te kraje, które mają te rewolucje, mniej więcej byli te kraje tej zachodniej
cywilizacji, czy jak to mówimy w ogóle, no państwo rozumie, co chce. Отже, моя теза полягає в тому, що, очевидно, революція в Україні, що потенціальна та Україна, революція мала ще здатися теж в Україні, і здажила би ще, якщо б не колічності Зв'язку Радянського. Та теза підтверджам через тексти, написані останні про такого бідного бадача війни, жімної війни, Марка Кремера, який уявнив документи з архівом совєтських, втеді, коли ще були відкриті за Єльцина. І він показує, кажучи, що дефінітивна роль в проведенні військ совєтських в Празі відіграв фактор український. Власне, без присади. Він це показує дуже добре. Для чого? З пару поводів. Що найперше, що Україна була частиною того світу, старого російського, і, значить, були певні пов'язання. Головне пов'язання було кощіл греко-католицький. Поїлі теж кощіл був заборонений в Зв'язку Радянському, а в часу праських весни був легалізований в Чехії, то був дуже щільний страх в Києві, що через те розвій праських весни дійде до спроби легалізації того кощіла, який був великий дуже кощіл в Західній Україні. По-друге, боялося, що є дуже ще новочасна пам'ять о спричіві, антикомуністичним УПА, то значить боялися, що єжелі дадуші розвіють те весну чешко-словацьку, то дойде до того, що Зв'язок Радянський Чугунної України може втратити Західну Україну. То є бідний пункт. Але що цікаве, другим пунктом, територіям, які ще більше боялися, то був Донбас. Бо в Донбасі показувало, то були спроби організації руху, це є профспілка, Зв'язок заводовий. Це було КГБ дуже шкоджено. І, власне, були репорти з Донбасу, з того обкому партії, що якщо не далі слумич праску весни, то вони не гарантують, що банду мають контроль над Донбасом. Ну, очевидно, з'явилася ситуація в Києві, де була ціла генерація людей, так званих 60-х, називалися українські 60-ники, це просто тлумачення 60-х. Тобто генерація дуже глобальна. Було все, але очевидно, в Україні так. І жалі показує, що з тим повезенням, та дискусії, які були взяні на Кремлю, то показує, що Україна в тим випадку виглядала як найслабший, найслабший зв'язок, частина Зв'язку Радянського. І, власне, для того була та дефіція впровадження чолгу, бо так, направді, Брежнєв не мав такі, Брежнєв спричив ще тієї ідеї. Тільки під начіським, під пресією, шелестинних людей, то, власне, це було спроведено. Для чого там не мовити, той факт мови? Бо показує дуже добре, що Україна, навіть бендуть ізольована, іспонізована, була частиною того великого процесу. Не уме повідати, як би, що би ще стало, очевидно, якщо би ще стало. Може, тільки те, може, то може потім буде мовити. Очевидно, що проблем полягала би тим, що, очевидно, ці ще частини, які мовимо, а то є Західна Україна, який є дуже націоналістична і греко-католицька, Донбас, який є російськоязичний і втеді роботничий, і Київ, який є ружний, то, очевидно, що головна проблема була б, чи вони могли б собі догадати, чи то була б єдна революція, чи рівна революція. Але факт застає фактом, що вказує, що український фактор був дуже важливий, і таким способом Україна могла б стати частиною тієї революції, а значить для неї то дуже те саме. Же так само, якщо мови, що в часи війни весни народу, 48-го року, 19-му віку, що обіцянність революції мовило те, що той край чинний належить до певного обводу, то саме то показує для мене, що ситуація українська теж доказує, в певний спосіб підтверджує, що Україна теж тим часом заставала ще частиною того вищого прищення. Це нав'язує мовиць не було в жодному іншому краю. Були протести в Москві, але нігде вони не прихнули ще на ціле регіони, бо тут йшло, власне, о регіонах, в Західній Україні і Донбасі. Дякую. То може мені ще пан професор допитав, бо то мовив пан професор, що ten рух на Україні був częścią певного większego, ogólnego, niemalże globalnego procesu społecznego, a czy Zachód w tamtym czasie był punktem odniesienia? To znaczy, czy chodziło o to, żeby w jakimś sensie naśladować czy imitować Zachód, czy zupełnie nie? Nie było punktem odniesienia, bo Zachód w ogóle nie istniał jako taki. Bo trzeba zrozumieć, że Ukraina była w
bardzo silno sprowincjonalizowana i zizolowana. Ja to zawsze mówię, że żeby mieć dobry taki selwetki Ukrainy tych czasów, proszę Państwa, wyobraźcie sobie komunistyczną Albanię tylko z rozmiaru Francji. To mniej więcej, co było Ukrainy w tym czasie. To znaczy, to bardzo dobrze mówi ktoś, bardzo dobry historyk, że jeżeli patrzy się na pracę ukraińskich dysydentów, to oglądają, że to jest takie prace napisane przez intelektualnego Robinsona Crusoe, który ukazał się na wyspie i w ogóle nie wie, że jakiś tam Habermas istnieje, czy ktoś inny istnieje, w ogóle wymyśla te rzeczy bardzo na nowo. I prosto mówię, że są pewne formalne podobności, bardzo silne. I nie tylko formalne podobności, są byli pewne powiązania. Prosto mówię, dlaczego to ważne? Bo mnie się zdaje, że jest trochę to, kocham ruch dysydenckiego historii, ale mi się zdaje, że kiedy się fokusujemy tylko na ruch dysydencki, coś stracimy. Bo tak naprawdę kontekst był szerszy. Bo jeżeli tylko by się ograniczyło sytuację dysydenckiej, to byłaby mniej więcej sytuacja mniej więcej jak w Rosji. Czy w Gruzji, czy inna. Właśnie, ale to, co robi w tym wypadku, to robi, pokazuje zasadnicze różnice między Ukrainą sowiecką i innymi republikami sowieckimi Związku Radzieckiego. Dziękuję. I właściwie coś podobnego chciałbym zapytać Marcy Shore. Czy twoim zdaniem dysydenci, buntownicy, ci wszyscy, o których pisałaś, piszesz eseje i książki w Europie Środkowej i Wschodniej. Czy twoim zdaniem udało im się zbudować jakąś wyjątkową jakość, coś specyficznego, coś osobnego, czy może twoim zdaniem raczej było to pewne powtórzenie czy imitacja pewnych zjawisk, pewnych ideologii, pewnych idei obecnych już wcześniej gdzie indziej, na przykład na Zachodzie? Przyjrzała? Dobrze. No moim zdaniem, być może nie jestem obiektywna, bo tak dużo zajmuję się tą częścią świata, ale moim zdaniem nie da się zrozumieć tej części świata jako mapowanie, czyli naśladowanie Zachodu. No po prostu doświadczenie były inne. No oczywiście były wpływy. No, byli wpływy różnych ideologii, różnych filozofii, no, różnych autorów. No, zawsze, no, wpływy zawsze się ruszają. Wpływy zawsze się, no, idea, pomysły, no, podróżują po świecie, zawsze. No, to trudno powiedzieć, co jest mapowanie, co jest naśladowanie, co jest poprzeczenie, ale idee zawsze są w ruchu. No więc pewnie byli wpływy, ale moim zdaniem to by było podstawowy błędny sposób zrozumienia intelektualnej historii w środkowo-wschodniej Europie w latach 60., 70., 80. No dla mnie, no jestem historyczką, jestem politologiem. No tak te podstawowe doświadczenia tej części Europy w 20. stuleciu, to chodziło o interakcję doświadczeń hitlerowskich i komunistycznych, i szczególnie stalinowskich. I że nie tylko, że ta część świata, że Polska, że Ukraina, że Białoruś, no do pewnego stopnia Czechosłowacji i tak dalej, nie tylko, że te kraje mieli doświadczenie w taki sposób, że byli w stanie porównować te dwa totalitaryzmy, ale oni mieli doświadczenie interakcji. Oni mieli znaczenie wzajemnego oddziaływania. I to byli doświadczenia graniczne. No, to były prawdziwe doświadczenia, jak się mówi po niemiecku, Grenzerfahrung. A moim zdaniem to zmieniło wszystko. Właśnie to są takie doświadczenia, że człowiek przeżywa pewne rzeczy i w końcu nie jest tym samym człowiekiem. No są takie doświadczenia, które nas zmienia w taki sposób, że nie da się powiedzieć, że za 5 lat będziemy tak, jak wszyscy na Zachodzie, bo oni mieli inne doświadczenia. To, co Sławko mówił o 68 roku, no właśnie moim zdaniem ten rok był tym kluczowym momentem. Wszędzie w Europie, ale w tej części Europy rozwój intelektualny po tym roku
stało się inaczej. Że dla mnie ten rok to był koniec. No, po śmierci Stalina, powiedz mi, gdzie to był wtedy ten okres marksizmu rewizjonistycznego. Szukanie drogi do prawdziwego, czystego marksizmu. No, to była taka próba, by odłożyć Stalina, a wrócić do Lenina. Potem odłożymy Lenina, wrócimy do starego Marksa. Potem odłożymy starego Marksa, wrócimy do młodszego Marksa. No i wreszcie wrócimy do Hegla. No i czytamy Hegla od nowa. No i szukamy czegoś innego, czegoś głębszego. No a przez te całe dekady szukania nowej innej drogi do prawdziwego marksizmu. A w roku 68 moim zdaniem to się mniej więcej skończyło. Marksizmem jako prawdziwy, głęboki, intelektualny alternatywnie się skończyło w tym roku. I to było, no moim zdaniem na Zachodzie to, jeżeli na Zachodzie też, jeżeli chcemy datować początek postmodernizmu, to jest właśnie w 68 roku. No to jest koniec nie tylko marksizmu, a to jest koniec wielkiej narracji. Komunizm oczywiście trwał nadal, ale marksizmem jak prawdziwy intelektualny sposób widzenia świata to się skończyło. No i dla mnie to było szczególnie interesujące wśród filozofii dysydentów w wschodniej Europie. To było to szukanie prawdy nawet bez wielkich narracji. We Francji da się powiedzieć, że była ogólnie z rezygnacji stabilnie prawdy, stabilnie podmiotowości, stabilnego znaczenia. No właśnie to jest postmodernizm. Nie chodzi o to, że nie ma prawdy, że nie ma subiektywności, że nie ma podmiotu, że nie ma znaczenia. Chodzi o to, że wszystkie te rzeczy są przez cały czas w ruchu, są niestabilne. A wydaje mi się, że tutaj ciągle szukano jakiejś drogi do tej prawdy, nawet bez wielkich narracji. Może tam się skończy na razie. Marsi dała bardzo dobrą ideę. Zapomniałem, że to jest po prostu wspaniale. To jest 80. rok jak rok prolomowy, jak tutaj początek, nawiasem mówiąc, postmodernizmu. To się samo mniej więcej dzieje się w Związku Radzieckim i szczególnie w Ukrainie. Lewica jest bardzo silna. Właśnie, że ruch dysydencki w tym czasie główny jest lewicowy i idzie główny jako rewizjonizm. To jest próba ratowania leninizmu od Stalina, tylko że kończy się, nie ma, nikt nie zwróci się do Marksa. Wstałem przez Marksa, używam jeszcze Jelenina i oczywiście nie ma to, co zwrócenie do młodego Marksa, to oczywiście tylko bardzo, bo nawet nie znano w tym czasie. Ile wiem, że nie dyskutowano znalezienie tych nowych, tych młodych prac młodszego Marksa jeszcze bardzo długo w Związku Radzieckim. To jest dla mnie bardzo ważna teza, bo to jest pewna cezura, 68 rok. Ale tylko chcę przypominam, bo przyszło mi do głowy te bardzo trafne, no moim zdaniem, porównanie, bardzo metaforyczne, kiedyś napisane przez Tony Jatta. Tego i ostatnie książki, to jest krótkich eseju, jakie jego wspomnień. Jeżeli Państwo pamiętają, on pisze o swojej uczęści w rewolucji 68 roku w Paryżu. I pisze, że no, to jest bardzo, to nie będzie opowiadać, bo to jest bardzo takie trochę śmiesznie, ale bardzo dobre to opowiadanie. Ale on kończy bardzo ciekawe, że oczywiście on potem przeszedł do znajomości wschodniej Europy, Pragi i Warszawy. I on myśli, kończy tak, że tak naprawdę szkoda, że ja nic nie wiedziałem tym w czasie, co się dzieje w Warszawie i Pradze, bo tam była prawdziwa rewolucja. On właśnie mi pisze o tym, że to, co oni robili na Zachodzie, to nie było tak w ogóle tam ważne, bo co, jeżeli szło o zmiany świata, to naprawdę ważliwe to, co robili się w Pradze i w Warszawie, nawiasem mówiąc, potencjalnie mogło się robić i Związku Radzieckim. I to mi się zdaje bardzo ważne, bo pokazuje ten potencjał, który mała w ten czas wschodnia Europa, z którego się niestety nie skorzystano. To właściwie w tej sytuacji należałoby zapytać no właśnie o wykorzystanie, czy o dalszy los, czy dalsze życie tych idei, bo kiedy rozważamy pewne procesy historyczne, to mamy taką tendencję
do myślenia w kategoriach pewnych epok, pewnych zamkniętych okresów i też w myśleniu potocznym chyba o naszej historii jest, nie wiem czy powszechne, ale częste takie przekonanie, że te wszystkie niuanse, te wszystkie różnice, prawda, między Paryżem a Warszawą czy Pragą na przykład, prawda, że to wszystko są interesujące rozważania dla historyka, ale że jako, że ten bunt w środkowej i wschodniej Europie przebiegał w warunkach systemu, możemy się spierać, autorytarnego czy totalitarnego, prawda, przebiegał no jednak w określonym, w kontekście określonego reżimu i w kontekście określonej ideologii. I ten reżim się zakończył swój żywot, ideologia zakończyła swój żywot właściwie już w tamtym momencie, no to teraz pojawia się pytanie, czy te tradycje i te poszukiwania, czy to jest zamknięty rozdział historii, tak? Czy to jest coś, co można, nie powiem oddzielić grubą linią, ale coś, co możemy potraktować jako pewien interesujący, ciekawy wątek, ale raczej do badań historycznych, czy może nie? Czy może ta odrębność, ta specyfika tradycji buntowniczej w naszym regionie, być może ona może być w jakiś sposób interesująca, inspirująca dla ludzi myślących politycznie, dla współczesnych ruchów społecznych, panie profesorze? Dobrze, pytanie. No, znany to jest obrazek, który państwo chyba znają. Zdaje się, że Habermas takiego używa. A może nie, może Wallerstein. Że podczas tych demonstracji 89 roku to sporo ludzi trzymali taki plakat 68 rok tylko powrócony w inną stronę. Żeby podkreślić tę ciągłość między 68 i 89 rokiem. Oczywiście ciągłość jest bardzo wielu, to zobaczymy w tym wypadku. Szczególnie liderzy. Te, które mali 20 lat mniej więcej w 68 roku, mali 40, 50, 89 roku i czasem bardzo często przyszli do władzy. Jako Havel, czy tu oczywiście polskiej sytuacji nie będzie mówić, bo to jest bardzo państwo znane, jako właśnie Kuryń, czy Michnik, czy inni ludzie. I tu jest to powiązanie bardzo, bardzo silne oczywiście. I mniej więcej to było też w Związku Radzieckim, bo to samo. Sporo z tych ludzi, którzy byli wyszli na falę w czasie Gorbaczowa, a potem w czasie upadku Związku Radzieckiego, to byli ci ludzie, którzy byli znani i w Rosji, i w Ukrainie, gdzieś indziej, jako te ludzie tej generacji 60-tych lat, jako Jałtuszenko, czy jako Dziuba, czy Dracz, oni byli bardzo znani. Ale mnie się zdaje, że tu jest raczej podobne. I oczywiście w wypadku ukraińskim, to nawiasem chcę mówić, że te same aktory, które mówi o 68 roku, zachodnia Ukraina, Donbas i Kijów, byli tym samym głównym aktorem w 89-91 roku. Teraz nikt więcej nie uświadomiony, ile ważliwy był ruch robotniczy w Donbasie w wypadku w niepodległości Ukrainy. Bo uważa się, że Donbas to jest taki region antyukraiński. Naprawdę oni odegrali wtedy bardzo ważną rolę w wypadku Związku Radzieckiego. Ale co mi zawsze ważne, mnie się zdaje, że jeżeli idzie o taką ciągłość idei, to jeszcze 89-91 rok można mówić o jakiejś ciągłości z tym 68 rokiem. No oczywiście, bo związane z tym, że bardzo tych ludzi bardzo, bardzo wiele. Szczególnie odnoszeniu, w odróżnieniu od wypadku zachodniego, czy nawet Polski, narracja, wielka narracja nie była złamana. Przez to, że wszystkie te inteligencje praktycznie byli zrepresowane i zizolowane, to tak naprawdę w 89-91 roku mieliśmy powrót do wielkiej narracji. Tylko że ona nie była, bardzo rzadko już była marksyjska. Oczywiście inna narracja była narodowa, inne rzeczy. To znaczy, że tak postmodernizm tylko my uznaliśmy po upadku Związku Radzieckiego. Poczęła się kryza i to inne rzeczy. To była zasadnicza różnica. Ale jeżeli idzie o dalszym ciągu to, co się stało Związku Radzieckim po upadku, to oczywiście mi się zdaje, że to jest wielka cezura. Że to nie można, bardzo nie można mówić o jakiejś kontynuacji. Z różnych powodów. Najpierw, że dysydenci nie przyszli do władzy, jako tutaj w Polsce czy w Kijowie, po drugie, czy w Polsce czy w Pradze, po drugie, że
bardzo często byli silnie skompromitowani przez różne rzeczy. Znaczy, sytuacja była całkiem inna, ale mi się zdaje, że główna rzecz jest ta, że tak naprawdę nie ma kontynuacji ideowej i tak naprawdę bardzo niewiele ludzi z tych, kto byli teraz na Majdanie, wie coś o Dziubie, czy Draczu, czy nawet o Havelu, czy... No, Havel znacie jako symbole, czy o Michniku, o Koronie. Może Koronie jest bardzo dobrze. Mam wrażenie, że bardzo niewiele ludzi by powiedziały na Majdanie, szczególnie młodych, jeżeli by pytałem, kto jest Kuryń. Ale co jest bardzo podobne, wyzwanie to samo. Wyzwanie to samo, sytuacja to samo. Moja teza właśnie te, że o te rewolucje 4 roku Majdan, a szczególnie te, to jest taka powtórka. Przedtem powtórka nie tylko 89 roku, ale powtórka z roku 68. Bo to jest całkiem inny typ rewolucji. To się zgadzam całkowicie z Marszy, że to jest ta rewolucja, która staje się, czy zwiastuje początek postmodernizmu, niezależnie jakby my jego definiowali, bo są pewne rzeczy, które nigdy się nie powtarzą tylko w związku z tej rewolucji. Bardzo krótko będzie mówić. Oczywiście, że rol młodzieży nie będzie mówić, bo wszyscy rewolucje są młodzieżowe. To jest te. Ale zawsze coś całkiem inny fragment, kiedy nie było. Przed tym wszyscy rewolucje stali się wtedy, kiedy sytuacja stała się gorsza. I to jest francuska rewolucja mniej więcej, i rosyjska rewolucja. Od lat 68 mamy całkiem nowy typ rewolucji, który jest podobny i w Paryżu, a potem wiosna arabska, i teraz w rewolucji to, co dzieje się w Ukrainie i to, co się stało w Rosji Bolotnej, to znaczy, że teraz rewolucje paradoksalne, co często się zdarzają, kiedy sytuacja nie jest gorsza, a staje się lepsza. To jest całkiem coś nowego. I to, co teraz bardzo silnie analizuję. I uważałem, że właśnie początkiem tego punktu, tego zmiany był lat 68. Bo kto robili te rewolucje szczególnie? To robili ludzie, studenci na kampusie, którzy przez definicję pochodzili z średniego klasu, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych to był nie tylko wielki średni klas, oczywiście było bardzo dobrze ustosowane. I proszę jeszcze sobie przypomnieć, że lata 60. były chyba najlepsze w historii ekonomicznej, powojennej, jako Zachodu, tak i Wschodu. I właśnie to jest to, co robi te rewolucje nowego typu, które nie zdali my jeszcze sobie przemyśleć, ale te rewolucje stają się co częściej i coś jest w tych rewolucjach, bo to nie jest po prostu, mi się zdaje, to co Marsi mówi, to nie jest po prostu rewolucja ideologiczna. Mi się zdaje, że te rewolucje znamenują to, że ideologia wtraca swój rol i swój sens. I nawet strukturowanie opozycji już nie ma sensu. Bo państwo zna oczywiście, że nawet arabska rewolucja nie mała partii opozycyjnych silnych, ukraińska, Majdan nie mała, bardzo słaba była opozycja, właśnie jak i w czasie tych rewolucji paryskich. To znaczy, że to zwiastuje jakieś całkiem nowe zjawisko, jakie jeszcze nie potrafimy ująć. Ale oczywiście, że to zjawisko jest bardzo nowe. To jeszcze dopytałbym, bo nakreślił pan profesor taką analogię i różnicę pomiędzy, czy ciągłość i zmianę pomiędzy tymi współczesnymi wydarzeniami. A chciałbym powiedział pan, że młodzież na Majdanie, jeszcze nie pytam konkretnie o Majdan, tylko bardziej pytam o tę tradycję historyczną, bo pan powiedział, że oni to niekoniecznie znają te nazwiska, no może tam jedno, dwa czy trzy, ale raczej też jako symbole. A właśnie czy poza symbolami, czy jeśli chodzi o ideę, po części może pan odpowiedział na to pytanie, bo powiedział pan, że ideologia nie gra roli, ale czy te poszukiwania sprzed 89 roku, te idee, tamte sposoby myślenia o świecie, o zmianie społecznej, czy one mogłyby być inspirujące, gdyby zostały poznane i uświadomione? Nie może do końca powiedzieć. Nie brakuje mi materiału. Wiesz państwo, że historycy oni wykształcony w inny sposób, jak to kiedyś bardzo dobrze żartował Mark Bloch, że historycy jest podobny do kanibalu. To znaczy oni potrzebują zawsze mieć to mięso i kość tych faktów, żeby coś myśleć, o tym mówić. Ale może tak powiem, że jednym z największych rozczarowań Euromajdanu jest w ogóle skandalna niska aktywność lewicy w Ukrainie. To jest wielka klęska, bo zawołało się bardzo dobrze. To jest środowisko lewicowe, szczególnie w Kijowie. W ogóle, no to z różnych powodów, będę mówić, było bardzo zmobilizowane. Chociaż zdawało się, że mali najlepsze szanse. Ale mi się zdaje, że jeden z ich punktów tego, bo oni
ciągle próbują wyjść na Majdan z jakąś ideą, ideologią. To moje wrażenie. I mi się zdaje, że w tej sytuacji teraz jest idea, ideologia, może tak mówię, izmy, nie same idee, a izmy odegrają co mniejszą rolę, bo to jest rewolucja nowego typu. Co zamiast izmów nie może to powiedzieć, może przyjdzie mnie do dalej, kiedy będę dalej dyskutować. Ale co jest dla mnie bardzo ważne, że bardzo sytuacja jest podobna się z mojego roku, mówię z punktu widzenia Ukrainy, bo znam to, jedyne co może znam, bo co się stało w Ukrainie, co stało podobne w 78 roku, jest rozrył generacji, tak się mówi, tak? Mniej więcej, ale silniejszy niż tylko konflikt. To znaczy, że jest bardzo silna różnica między młodzimi ludźmi teraz. Przepaść, tak. I ludźmi mojego pokolenia. Nawiasem mówię, że młodzi ludzie w Ukrainie są bardzo podobni do młodych Polaków, niż do starszych Ukraińców. To coś bardziej mówi. To znaczy, że staje się to, że jest rozryw tej generacji i to robi sytuację bardzo podobną do 1978 roku. To znaczy, że nie potrzebuje one idei jakichś wielkich, chociaż korzystuje, a raczej idzie o manifestacji swojego pełnego wizji tego świata, który jest dla nich jest bardzo niesprawiedliwy. Bardzo niesprawiedliwy. Bo to podobne do 1978 roku, co mniej więcej, to jest ta, państwo chyba zna, ta koncepcja prekariatu, która mi się bardzo podoba. Bo obiektywnie rzecz biorąc, oni potencjalnie mogą być średnią klasą. I tak wygląda na to. Ale patrzeć na je, ta, co ich czeka, nie mają już szansy być też średnią klasą. Bo zabierane im to szanse z różnych powodów. I to się staje coś innego, że tak, i co jest bardzo ważne w tym wypadku, w 1978 roku, że zjawia się nowa klasa rewolucyjna, która nie istniała przedtem. To jest klasa średnia. I szczególnie klasa średnia młodego pokolenia, które chyba jest teraz najrewolucyjniejszą nową klasą na globalnej skalę. To, co pokazują różne badania, że oni nie bardzo silno zainteresowani w zmianach partyjnych czy politycznych. Bardzo podobne do ruchu 80-tych lat, oni myślą o zmianie całego świata. Co jest oczywiście utopią, ale bardzo wiele utopii. Tylko utopia, że jest, nie jest jeszcze ona ta zartykulowana. Właśnie, chciałbym poprosić też o komentarz Marcy Shore i dopytać też z twojej perspektywy, bo powiedziałaś na początku, że no jednak ten region był odrębny, tak, był specyficzny ze względu na to swoje wyjątkowe doświadczenie, ale w związku z tym pojawia się pytanie właśnie, czy to wyjątkowe doświadczenie, to, które zaowocowało i ideami, i potem ruchami społecznymi z lat 70., 80., prawda, które ostatecznie doprowadziły do tego przełomu, czy one mogą być dzisiaj żywe, inspirujące, czy to jest, czy może nie, czy może to są już zamknięte pytania i zamknięte rozdziały? No oczywiście ja chciałbym myśleć, że to przez cały czas być inspirujące. Ja, no słuchając Sławka, się przyszło mi do głowy w roku 67 był kongres Związku Czeskosłowackich Pisarzy. I w końcu tego kongresu było wystąpienie słynnego już pisarza, który się nazywa Ludwik Waculik. Waculik był kiedyś młodym stalinistą, no potem w latach 60. już był rewizjonistą. No tak bym go określała. I on wystąpił z przemówieniem na tym kongresie. I w końcu tego przemówienia on zadał do publiczności, co w ogóle to nie była publiczność jako taka, właśnie to chodziło o partię i to chodziło o towarzyszy. I on zadał im takie pytania. Czy może nam się udać? Czy nasz piękny sen, ten piękny marksistowski, komunistyczny, idealistyczny sen, czy nasz piękny sen może być zrealizowany? I on sam odpowiedział na swoje pytania, nie wiem. I właśnie to jedno zdanie, nie wiem, to było w tym momencie najbardziej radykalna deklaracja. Ta deklaracja braku wiary. Właśnie, ta deklaracja, właśnie i to był koniec ideologii.
To był koniec wiary, to był koniec wielkiej narracji. Ale to, co było dla mnie interesujące, nawet wtedy, kiedy już nie wierzono w tym pięknym senie, wciąż wierzono w prawdę jako taki, w możliwości prawdy. I w związku z tym, z możliwością podmiotowości. No i to jest, no jest klasycznie, to jest Václav Havel, to jest no, życie w prawdzie. I że czy jest coś, które się nazywa prawda i da się rozróżnić zdecydowanie od kłamstwa. I to też był Jacek Koron, że prawda istnieje, że to nie jest tylko kwestia zdania, że prawda istnieje i kłamstwo istnieje i da się w końcu rozróżnić i jest możliwości budowania i indywidualnej podmiotowości i podmiotowości społeczeństwa. I dużo było napisane w czasie Solidarności o budowaniu, i to jest nie tylko Koron, to jest Adam Michnik, to jest Kaste Gebert, jak możemy zbudować podmiotowość społeczeństwa. I właśnie ta możliwość prawdziwej podmiotowości i ta możliwość prawdy, która istnieje w odróżnieniu od kłamstwa. I to bym określiła jako pewnie nawet wtedy, kiedy no, już nie było wielkiej narracji, pozostało we wschodniej Europie ten optymizm epistemologiczny. I ten epistemologiczny optymizm, no wydaje mi się, że to był kluczowy wśród dysydentów. Nawet w najbardziej beznadziejnych czasach. No i wśród rzeczy, które były dla mnie tak strasznie wzruszające, oglądając na Majdan w tym roku, to była właśnie ta wielka próba, by osiągnąć pełnię podmiotowość i prawda. I właśnie ten epistemologiczny optymizm, że w końcu da się to zrobić, że w końcu jest coś, które się nazywa godność, jest coś, które się nazywa prawda, jest coś, które się nazywa podmiotowość. I jest szansa, nawet bez wielkiej narracji, nawet bez jakiejś narracji, która by stworzyć całość, bo ja w ogóle tam nie widziałam żadnej całości, ale przecież ten epistemologiczny optymizm, to było dla mnie jako historyczka, jako pamiętałam to z tych czasów. Niejako spontanicznie przeszliśmy do spraw współczesnych i do Majdanu. Ja chciałbym zadać pytanie znowu w kontekście pewnych potocznych i chyba rozpowszechnionych mocno w Polsce wyobrażeń, skądinąd życzliwych, acz nie wiem, czy adekwatnych i dobrze oddających to, co się rzeczywiście na Majdanie wydarzyło. Czy rewolucja Majdanu to jest dokończenie rewolucji 1989 roku w tym sensie, że oto właśnie Ukraina jakoś powtarza albo chce powtórzyć drogę Europy Środkowej, tej, której udało się zostać włączoną do świata zachodniego, czy to jest rzeczywiście sedno aspiracji rewolucjonistów z Majdanu, czy chodzi o bycie Zachodem, bycie Europą, czy to jest, bo tak jak mówię, to jest myślę powszechna albo przynajmniej bardzo częsta w Polsce wizja czy wyobrażenie tego, czym jest Majdan i ona jest w intencji życzliwe, to wyobrażenie. Natomiast pytam, czy tak faktycznie jest, czy zdaniem pana profesora tak to rzeczywiście wygląda? Moim zdaniem nie. Nie zdaje mi się, że to jest wielka przesada. To znaczy, że rewolucja poczęła się w Euromajdanie z eurosytuacji, kiedy Janukowicz nie podpisał te dokumenty, na które wszyscy czekali. Ale to była wielka przesada, jeżeli mówić, że Ukraińcy stojali za Europę, czy za powrót do Europy. Chociaż to byli tam, oczywiście to jest bardzo wątek był, ale że to był główny, mi się zdaje, że to jest silna przesada. To było tylko na pierwszym etapie, na tej rewolucji młodzieżowej studenckiej, która trwała mniej więcej 10 dni. Moim zdaniem, jakby dobrze mówić,
Ukraińcy traktują wchodzenie w Europę nie jak cel, a jak raczej instrument normalizacji społeczeństwa. Bo rozumiem, że przy różne rzeczy, szczególnie historyczne, nie da sobie sami transformować przez brak resursów intelektualnych, gospodarczych i innych. Dlatego dla nich europejska integracja to nie jest powrót do Europy per se, ale budowy normalności, tak jak oni sobie to wyobrażają. Nawiasem mówiąc, żeby to dobrze zrozumieć, że gdzieś mniej więcej, bardzo dobrze pamiętam to poczucie, gdzieś mniej więcej z drugiej połowy stycznia, po przyjęciu tych strasznych zakonów w Ukrainie, tych drakonowskich, które były tak zrobione za przykładem tych zakonów Putina, to Europejska Unia na Majdanie była obiektem wyszedzania naprawdę. Nie prosto, bo jak się zachowywała Unia w te czasy, to już po prostu było, no, to było nie to, co beznadzieja, to było poniżej beznadzieja. To po prostu to chodziła ogromna ilość. To po Janukowiczu Europejska Unia była na drugim miejscu jako obiekt dla anegdotów, dla wyszedzania. To znaczy. Ale to nie znaczy, że oczywiście, że to może ten przykład tylko to przywodzi. Mnie się zdaje, że jest zasadnicza różnica, i to jest teza, którą powtarzam w różnych środowiskach. Jest zasadnicza różnica nie tylko między ostatnią rewolucją i lutym 89 roku, a nawet między Majdanem ostatnim i poprzednim Majdanem. I ta zasadnicza różnica polega w tym, że ten ostatni Majdan niesie bardziej, wygląda więcej podobny na ruch Occupy, Taksim, Bolotnaya, to, co się teraz robi w Brazylii, czy stało się, czy było w Bułgarii. To znaczy całkiem inny ruch, który pojawia się w bardzo nowych okolicznościach. I różnica między nimi i tymi ruchami tylko jest ta, i to jest głównym zdaniem, że Ukraińcom się udało. To inne pytanie, dlaczego? Bo żadne z tych ruchów do końca nie przywiodło do jakichś takich zmian. Ale co jest bardzo podobne, że bardzo silny ten wątek młodzieżowy, pokolenowy, o to jest w ogóle mówił, nie będzie to mówić. Drugie, brak jakiejś wielkiej narracji. Nie ma tej narracji. W tym wypadku, że jakieś schemy ideologiczne. Co bardzo też ważne, skepsis do każdej hierarchii. Łącznie z hierarchii partyjną i łącznie z opozycją. Na trzecim mieście po wyszedzaniu po Unii Europejskiej była opozycja. To znaczy Majdan zachował się bardzo tak, jako opozycja, jako sojusznik, ale nie przyjmowała opozycji, mają tę strukturę polityczną, opozycję. Nie przyjmowała jako liderów. Majdan traktował sobie sam jako lider. No i to, co tak bardzo pięknie ujęła Marsi, te epistemologiczny optymizm, który był bardzo silny. Ja nie jestem do końca przekonany, czy mam taką wiarę. Ja nie uważam, że ten epistemologiczny optymizm jest, ja nie wiem, co chciała powiedzieć Marsi w tym wypadku, tam jak mówię, że on jest takim wyrazem zacofania. Ja mam nadzieję, że to w ogóle jest przeszłość. Bo mnie się zdaje, zajmuję się trochę historią i trochę znam tego, mnie się zdaje, że czasy posmizmu minają już. Posmizm jest passé. Mi się zdaje, że my będziemy wrócić do jakiejś takiej narracji, no nie narracji, może nie narracji, to jest, będzie wiele narracji, ale ten duch tego optymizmu politycznego, on będzie bardzo istnieć. I w tym wypadku tylko skończę tym, że była wielka zmiana w Ukrainie przez ostatnie parę lat, chyba tu nie zauważono. Bo trzeba być uczestnikiem tych dyskusji ukraińskich, w dyskursach ukraińskich. Ostatnie lata, jeszcze z Juszczenki, kiedy było zrozumiało, że rewolucja się nie udała pomarańczowa, stał się wielki zwrót. Nie opozycja, a ludzie publiczni postaci zaczęli co więcej mówić o wartościach. O wartościach jako coś podstawowym. Jeżeli chce się zmienić świat, nawet nie system polityczny, to nie mówi się językiem izmu, tylko mówi się językiem prawdy, godności, otwartości i takie inne rzeczy. I mi się zdało, że to była, za kim stała się ta rewolucja majdanowa, na ulicy bardzo ważny był ten zwrót.
I teraz, kiedy mówisz o ulicy ukraińskiej, stało się już banalem w Ukrainie, że mówisz, to jest ulica wartości, ulica godności, ale co z tym jest, bo tak naprawdę to było. Że trzeba zrozumieć, to jest bardzo ważne dla mnie, że był bardzo radykalna zmiana mówienia o Ukrainie i sytuacji po jakimś tam 8 czy 9 roku, kiedy zwrócono właśnie na ważność wartości jako instrumentu rewolucyjnym. Że nie można zwyciężyć tego ładu Janukowicza tylko przez tam opozycję, partyjne slogany, że musimy wrócić do samego tam podstawy. I mnie się zdaje, że mam taką nadzieję, że w tym wypadku rewolucja pomarańczowa rewolucja, ta rewolucja, co ostatnio była, pokazuje, że coś jakoś nadzieje na przyszłość. Bo może to się stanie, no, zakończę, powtarzam, że może to nie jest taki rodzaj coś takiego intelektualnego zacofania, a może na przeciw, że to jakoś tak pokazuje, co może być w przyszłości naszym zamianą tych izmów ideologii. Marcin Szor, chciałbym zapytać o to, właściwie o to samo, to znaczy o jak widzisz, jak interpretujesz te ukraińskie aspiracje, bo w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach wraz z Timem Snyderem zaangażowaliście się bardzo mocno w pewnym sensie tłumaczenie Zachodowi pewnych rzeczy, tłumaczenie Zachodowi kontekstów wydarzeń w Ukrainie, ale także aspiracji samych Ukraińców. Bo jak wiemy, sprawa istnienia narodu ukraińskiego nawet dla niektórych bardzo wybitnych skądinąd polityków zachodnich nie była sprawą oczywistą. Tutaj Günther Verheugen, ale także na przykład Helmut Schmidt, skądinąd wielki autorytet w Niemczech, pozwalali sobie na dość lekceważące uwagi na temat Ukraińców jako państwa, jako podmiotu politycznego. W związku z czym do ciebie, Marcin, mam pytanie o to, znaczy jak ty widziałaś, jeżdżąc do Kijowa, do Lwowa, rozmawiając z ludźmi, z uczestnikami Majdanu, jak ty rozumiesz, jak widzisz ich aspiracje, ich dążenia, to znaczy za co oni wychodzili, twoim zdaniem, na place swoich miast? No, Sławko, ja właśnie w wiele lepszej pozycji, by odpowiadać na pytanie, bo on właśnie chodził, a ja tylko oglądałam. Ale no, z mojego punktu widzenia, ja byłam coraz bardziej zafascynowana. I muszę się przyznać, że 10 lat temu też byłam zupełnie przypadkiem w Wiedniu podczas pomarańczowej rewolucji. No i interesowałam się, ale nie byłam zupełnie zauroczona, jak byłam w tym roku. I wydaje mi się, że co się stało w Ukrainie w tym roku, to miało głębę egzystencjalną o wiele, który nie da się porównować z tą rewolucją pomarańczową 10 lat temu. Ja nie mogę to politycznie udowodnić, to jest subiektywne wrażenie, że to była prawdziwa głęba egzystencjalnie właśnie niesamowita. Ja wiem, kiedy rozmawiałam z ludźmi i Serhii Żadan napisał o tym i Jurko Prochaska rozmawiał ze mną na ten temat, że na początku to byli przecież studenci. I że Jurko na przykład uważał, że przecież on, co znaczy, że jego generacja, oni już mieli dwa szanse. Oni już wychodzili na ulicę w 90., w 91. i jeszcze 10 lat temu podczas pomarańczowej rewolucji i im się nie udało i teraz to jest kolej następnego pokolenia i oni nie mają, to znaczy, że Jurko i jego pokolenie nie mają prawa ukraść od studentów ich szansa i ich rewolucja. I ja mam wrażenie, że wszystko to zmieniło po 30 listopada, kiedy bito studentów. A wtedy to było nagle takie poczucie, że jednak to nie jest kolej studentów, to jest na nas wszystkich kolej. I okazało się, że to było rzeczywiście kolej wszystkich, młodych i starszych, i studentów, i robotników.
I to był wyjątkowy moment. I kiedy jako widziałam swoich kolegów i przyjaciół tutaj w Polsce, którzy byli zupełnie też oczarowani tym, co się działo na Majdanie, zupełnie inaczej niż w Ameryce. W Ameryce my nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje, a Ukraina jest bardzo daleko, to jest egzotyka, nikomu nie obchodzi. Ale wydaje mi się, że dla tych ludzi, którzy przeżyli Solidarność, to, co się stało na Majdanie, to było właśnie ten cud, ten przełomny moment zjednoczenia i transcendencja, który oni nigdy nie wierzyli, że zobaczą jeszcze drugi raz w życiu. To jest konieczność przełomny, ale to jest coś wyjątkowego i większość ludzi nigdy w życiu nie przeżyje coś takiego. A to był pewnie moment, jak oglądałem, przez większość czasu oglądałem tylko na internecie, na streaming, na YouTube. Pod tym względem to jest bardzo nowoczesna rewolucja, że może oglądać na wszystko w rzeczywistym czasie, na żywo. To by było niewyobrażalnie 25 lat temu, że można oglądać coś na żywo. Ale nawet oglądając na Majdanie z Wiednia, ten moment był niby namacalny, kiedy odczuwałam, że właśnie podjęto decyzję, a naprawdę jako decyzję egzystencjalnie w najsilniejszym sensie, w sensie decyzję jak Sartre to używała tego słowa, jak Heidegger używała tego słowa i ludzie byli gotowi tam umrzeć. I wydaje mi się, że to tak nie było w listopadzie, ale w lutym to już tak było. I to było przerażające. No, ja byłam przerażona, ja siedziałam w Wiedniu. I to też było niesłychanie wzruszające. Myślałam sobie, że Boże, oni podjęli sobie tę decyzję. No i są w stanie, jeżeli tak trzeba, będzie umrzeć. A to było coś nadzwyczajnego. Panie profesorze, pan notował intensywnie. Czy chciałby pan skomentować? Jeden z najlepszych tekstów, który powstał o Majdanie, w ogóle tytuł tu nieznany, bo pierwszy napisany w języku rosyjskim, potem napisano jednej stronie, która jest chrześcijańska, no, religijna i, co jest bardzo ważne, kościołu moskiewskiego patriarchatu. Napisany przez młodego ksiądza Goworuna, gdzieś w styczniu chyba. I on, co on bardzo pisze, że kiedy on bywa na Majdanie, ma to uczucie, że to jest ta sama sytuacja, co ranie chrześcijaństwo. Tej samej pierwszej kościół. To znaczy, gdzie wszystko jest bardzo sensowne. Gdzie wszystko jest bardzo... I poczucie solidarności prosto... No, ja mówię bardzo tak, panie, żeby zrozumieć. Na Majdan ludzie chodzili do tego, żeby po prostu odczuć się ludźmi. To było to poczucie. To bardzo dobrze pamiętam. Bo kiedy wchodzisz na Majdan, zrazu wszystko dostaje sens. Oczywiście, że to jest takie, no, może jakoś utopijne, coś inne, ale bardzo dobre to poczucie pamiętam. Mój młody kolega, też ksiądz, ale grekokatolicki, który był cały czas na Majdanie, nie wychodził z Majdanu. Mówił, że w ogóle to jest to, co Marszy mówi, tylko że to jest oczywiście inne ujęte, że nigdy nie miał takiego głębokiego doświadczenia chrześcijańskiego, jak na Majdanie. To znaczy, proszę sobie przedstawić państwo, to jest bardzo niewielki plac, jeszcze ogrodzony, co jest więcej. Na tym placu za bardzo szybki czas powstali trzy kościoły. Prawdziwe kościoły, no nieprawdziwe, oczywiście rozumiem, jak upolowy, które w tych kościołach zawsze byli ksiądzy, które oczywiście dawali wszystkie te potrzeby, a oczywiście, co jest bardzo ważne, mówi, że on po prostu zmęczony ilością ludzi, którzy przychodzili do niego na spowiedź cały czas. Przy czym spora część przychodziła po raz pierwszy w życiu, nie będąc nawet wierzącymi przed tym. Bo jest poczucie coś takiego. To, co Marcin mówi, to egzystencjalne, bardzo silne poczucie. Piękne poczucie. Nic się nie daje opisać to. Ja myślałem o Sartre też. Bardzo silne, kiedy było tam. Bo paru rzeczy, a nawet raczej o Camus, bo paru rzeczy, które tam ludzie robili, nie miały żadnego sensu. Wyraźnie. Ale robili to, bo to był jedyny sposób poratować jakąś godność tych ludzi. I ja wrócę tu do tego, czy może nawiązuję do tego, bo mi się zdaje, że coś bardzo nowe, bo to jest bardzo podobne do tych ruchów młodzieżowych. Bo państwo chyba znate, państwo znate tezę, która jest bardzo znana, to jest, że tak naprawdę religia nie znika z naszego życia.
z nowoczesności. No i oczywiście cień wielkiego Leszka Kolakowskiego, obecności mitu, że mit zostanie zawsze podstawowy, tak? Jeżeli mamy, co mówimy jako sekularyzacja, to raczej nie mówimy, że upady religii, upady instytucje tradycyjne, które prezentuje tę religijność, kościoły. A tak naprawdę to bardzo to silno zostaje, szczególnie w Sylmyżowie, bo jest ta pustka, której bardzo, bardzo potrzebuje. I ja tu nawiążę i skończę z tym do jednego z obrazów, który kiedyś przeczytałem, był dla mnie bardzo taki wzruszający. Coś podobne do tego, co przeżyłem na Majdanie i w ogóle odnosi się do tego, do sytuacji, co jest z Europą. I jakie jest poczucie teraz. Bo tak naprawdę ludzie wierzyli dobrej wiary, że oni są na obronę prawdy i tych wartości, które wydają bardzo chrześcijańskie. Ja rozumiem, że to zaraz może zbyt brzmi patetycznie i banalnie, ale to trzeba ująć te doświadczenie, żeby to przez to przejść. I mój obraz pochodzi z Orwella, z jego niewielkiego esse, kiedy on kiedyś opisywał tak, kiedy on pił herbatę na werandzie i przyleciała osa i zaczęła pić miód. I on wziął nóż, tak? I przetnął to osę po polam. I osa to nie zauważyła. On dalsze pił to miód, tylko kiedy chciała odlecieć, zrozumiała трагічні ситуації. Орвел для чого то нав'язує? Я думаю, що це є дуже добра метафора з початку часу Європи. Це значить, Європа є очента. Очента через те різні способи омовлення, власне, о тих вартощах, о тих речах соціальних, які мовіонок за століччі, кам'ю, і не речі, які були дуже важні в війні, ale my zapomnieliśmy, bo już przyszedł wiek 50-60 lat i takie inne rzeczy. Mnie się zdaje, że właśnie to, co bardzo potrzebujemy, żeby wrócić do tego stanu. Bo główne, co już jest w rewolucji Majdanie i Solidarności, to jest nasze poczucie solidarności. To jest takie cieple poczucie, które się nie da prosto, to pamiętam to bardzo, bardzo dobrze. Ale żeby to poczucie zrozumieć, mać, trzeba zrozumieć, dlaczego my potrzebujemy tej solidarności. Dlaczego my musimy robić rzeczy, żeby nie być egoistami. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze życie, czy inne rzeczy, oczywiście naturalnie jest dla nas być egoistami. To jest to pytanie, które zdaje się bardzo wielu ludzi, myślicieli XX wieku, może znaczyć te rzeczy. Mi się zdaje, że właśnie te, co zaraz Europa nie może powiedzieć. To znaczy, ona spowiaduje się te wartości, ale ona nie może to artykulować, dlaczego te wartości są takie ważne i co oni mogą znaczyć. I właśnie dlatego mi się zdaje, że tej poczucie tego Majdanu, jak i Solidarności jest takie ważne, to, co przychodzi ze wschodniej Europy, które chyba zachodnia Europa już dawno nie doświadczyła, takiego poczucia wielkiej Solidarności, tej eksplozji. Nie pamiętam, kiedy to było, może też czasów wojny światowej. A to znaczy, i skończę tym, to znaczy, że potrzeba jest nowych utopii. Utopii w pozytywnym sensie tego słowa. I właśnie idzie, jedna sprawa jest, to jest bardzo ważne dla mnie, to jest to, co się stanie z Kościołem. Tym samym i z katolickim. A druga, co się stanie z lewicą. Mnie się wydaje, że to jest dwa te wielkie ujęcia, które najwięcej mówią językiem wartości. I oczywiście, że tu jestem lewicy w środowisku, to mnie bardzo ważne, żeby właśnie lewica mogła zartykulować to doświadczenie. W pewnym sensie profesor Chrycak odpowiedział na pytanie, które chciałem zadać na końcu. Może jeszcze je rozwinie, ale ja bym chciałbym dopytać o jeszcze jedną sprawę, bo takim dyżurnym wątkiem, który przewijał się w rozmaitych dyskusjach na temat Ukrainy, zwłaszcza w ostatnich latach, zwłaszcza przed Majdanem, to był wątek podnoszony nawet z pozycji również życzliwych Ukrainie, ale to był wątek narodu ukraińskiego, czy jego tożsamości. Czy istnieje naród ukraiński, czy może są dwie Ukrainy, jak pisał Rябчук, czy może są 22, jak pisał profesor Chrycak. Ale moje pytanie dotyczyłoby tego, czy, bo przy kilku przypadkach przynajmniej w historii można powiedzieć, że rewolucja była takim
symbolicznym wydarzeniem fundującym tożsamość narodową. No, rewolucja francuska jest pewnie takim najbardziej podręcznikowym przykładem, ale o rewolucji amerykańskiej można powiedzieć coś podobnego i jeszcze pewnie dałoby się wymienić wiele innych, opatrując każdy przypadek zastrzeżeniami. I moje pytanie brzmi, czy pana zdaniem, czy można powiedzieć, że Majdan to jest takie wydarzenie fundujące jakąś nową tożsamość Ukraińców? Programowo w czas swoich wypowiedzi nie razu nie użyli słowa tożsamość. I dalej robię to cały czas, ciągle, bo uważam, że jeżeli będziemy dyskutować o tożsamości pułapkę, to będzie pewna pułapka intelektualna. I to, co bardzo wiele ludzi mówią, przepraszam, że tak mówię, no, nie tylko Schmidt coś powiedział, ale bardzo słynny brytyjski historyk, Orlando Fajges, napisał taki artykuł There is no Ukraine, że Ukraina nie istnieje. Potem za dzień, prawda, zmienił tekst z nazwiska bez skandalenia, że nie istnieje jednej Ukrainy, ale przez jeden dzień istniało to, że nie ma Ukrainy w ogóle. Ale to coś pokazuje, bo mnie się zdaje, że właśnie mówienie tożsamością to jest powrót na stare tory. Bo to nie rewolucja tożsamości, to rewolucja wartości. To dawniej bardzo ważne jest. Bo jeżeli zostaniemy w konwencji tożsamości, to naprawdę nic nie zrozumiemy, co się stało w Ukrainie. Nie tylko dlatego, a to co on pisze, że tak naprawdę poziom tożsamości Ukrainy jest relatywnie wysoki i przed rewolucją. Pokazuje to. Tylko nikt mi to nie wierzył. No, nie wie, pewnie ludzie wierzyli, a wrażę sceptyczność to jest marzenie ściętej głowy. A naprawdę pokazywało się bardzo. Poziom patriotyczny był bardzo wysoki. Jeszcze przed rewolucją. Rewolucja to jakoś zmieniła. I coś się stało oczywiście, tak. Ale ja mówię, że to naprawdę nie to jest główne. Bo jeżeli będziemy tożsamości, to właśnie to ten język, który rozmawia Putin. Bo Putin o tym rozmawia. O banderze, o prawym sektorze, o języku rosyjskim. I to jest, jeżeli nam da się, jeżeli my wstąpimy w ten dyskurs tej tożsamości, bandery i języka rosyjskiego, my po prostu, to będzie klęska. To samo, co się stało po ulicy Pomarańczowej i z Juszczenką. I właśnie teraz, co my chcemy robić, ja znam, że, przyznam się, że do jakiejś mam informacji, właśnie Poroszenko to też uważa za jakąś pełne to, swoje programy, żeby wyjść za ramy dyskusji tożsamości, i zostać tych konwencji, dyskusji o wartości. Bo to nie była ukraińska rewolucja jako taka, rewolucja Ukrainy czy narodu ukraińskiego. To była rewolucja o zmianie samego tego narodu, transformacja samego tego narodu według tych wartości, które ludzie dyskutowali, dysponowali i mają jakąś nadzieję, że częściowo ten system nowy, który powstanie, będzie jakoś odpowiadać tym wartościom. I czy zgadzasz się z opinią przedmówcy? No, po pierwsze, ja mam powiedzieć, że sama jestem bezrówna jak kosmopolitko, czyli wykorzeniowo kosmopolitko, więc ja oglądam na... Ja zawsze to było dla mnie wyzwanie, by do głębi zrozumieć, co to znaczy naród, by do głębi sympatyzować się z tym pojęciem. Więc oglądając na Ukrainie w tym roku, ta cała dyskusja, czy jest naród, czy rosyjskojęzycznie, czy ukraińskojęzycznie, to wydawało mi się zupełnie, niby to nie miał nic wspólnego do pewnego stopnia z tym, co się dzieje. No to było u nas taki potocznie przekonane, że jeżeli ci ludzie mówią po rosyjsku, no są w istocie Rosjanie i na pewno zasługuje na taki sam los jak inni Rosjanie. I w stosunku do Rosji zresztą no, ręce opadają. Nigdy nie było praw ludzkich w Rosji. No, prawdopodobnie nigdy nie będzie. Co zrobić? No jesteśmy bezradni. I jeżeli ci ludzie są ukraińskojęzyczni, no pewnie są nacjonalistami i w takim razie nie chcemy dać wsparcia. I dla mnie właśnie ten cały argument, czy to jest oddzielnie naród i co to znaczy naród i czy trzeba mieć oddzielny język i co, jeżeli oni mówią po ukraińsku, to było niby bzdura. Ale chyba z tego powodu jest, że jestem wykorzeniowo kosmopolitką, więc nie mogę być obiektywna. No dla mnie oglądając na to, co się działo i rozmawiając ze swoimi kolegami tam, wydawało mi się, że to są tam ludzie, którzy nie chcą być zradzoni przez gangstera, którzy chcieliby żyć w godności.
bez względu na to, w którym języku mówi ten gangster. Właśnie to w ogóle nie ma znaczenia. I to dla mnie to był taki podstawowy fakt. Chyba to chodzi o różnicę między narodem a społeczeństwem. I pytanie jest to, do jakiego stopnia to pytanie jest ważne. Dla mnie zupełnie wystarczające, że to jest społeczeństwo, które by chciało żyć w godności. Ta cała sprawa języka i narodowości też wydawało mi się, że panuje jakaś normatywność jednojęzyczności? Monolingualism? Jednojęzyczności. A z historycznego punktu widzenia właśnie to jest coś nowego, taka normatywność jednojęzyczności. Bo przez długi okres normatywnie i normalnie to było raczej wielojęzyczność. Ja strasznie się staram, żeby moje dzieci się wychowywali wielojęzycznie, więc to właśnie to przekonane, że taki stan dwujęzyczności, wielojęzyczności jest taki stan napięcia, nie do wytrzymania, wydawało mi się, że to jest bzdura. No tak oczywiście, że nie. Jak byłam w Lwowie, ja rozmawiałam właśnie na sugerowanie Sławka z filozofem na uniwersytecie, który się nazywa Taras Dabko, on jest fenomenologiem. On powiedział mi, że to było dopiero tam w Kijowie na Majdanie, że on po raz pierwszy docenił język rosyjski jako język rewolucji, jako język wolności. Andrzej Kurkow, bardzo znany pisarz ukraiński, który jest pochodzenia rosyjskiego, jest Rosjaninem, ale pryncypowo utożsamia siebie jako pisarz ukraiński. On podał teraz na tej konferencji, która była zwana przez Timothy Snydera, bardzo dobrą ideę, że trzeba ułożyć słownik, tak? Słownik języka rosyjskiego w Ukrainie, żeby udowodnić, że to jest inny język niż ten, który się rozmawia w Rosji. Nie tylko wspólnie widzenie syntaksy czy gramatyki, że język Rosji w Ukrainie to jest język demokracji i swobody w odróżnieniu od języka rosyjskiego, który jest w Rosji. Właśnie jego teza je pokazuje, że naprawdę, że Ukraina to jest taka inna Rosja, tylko lepsza. Czy jest obraz przyszłości, co może stać kiedyś Rosja, jeżeli przejdzie te czy inne zasady. Ale ja chcę tylko skończyć innym. Jest jedna zasadnicza zmiana tożsamości, która chyba jest znana rewolucyjna. Nie wiem, czy to jest zauważona tylko z wyjątkiem tych ludzi, którzy znają sytuację ukraińską. Powstała nowa grupa Ukrainy, która nigdy nie istniała przedtem. Nie mówię o rosyjskojęzycznych Ukraińcach. Była to grupa bardzo silna i dyskutowano to jeszcze w 8 roku, czy są rosyjskojęzyczny nacjonalizm. Istnieje rosyjskojęzyczny ukraiński nacjonalizm. To inne rzeczy. Ale inna grupa jest. Pojawiła się grupa ukraińskich Żydów, która przedtem nigdy nie istniała. Byli Żydzi w Ukrainie, które przez różne powody, a szczególnie przez stosunki ukraińsko-żydowskie, których chyba Państwo wrażenie były najlepsze, tak, antysemityzm i takie rzeczy, bardzo rzadko utożsamiali siebie z Ukrainą. Co pokazała Majdan? Prosta eksplozja tej nowej tożsamości ukraińskich Żydów. I to jest grupa, która pierwszy raz artykulowała sobie, zajawiła. I uważano to, bardzo wielu ludzi uważają, że pojawa takiej grupy w takich wypadkach ukraińskim narodu oznacza, że to jest point of no return. Jeżeli taka się grupa pojawia, to znaczy proces narodostworczy już nie może już, proszę Państwa, co, powrócić nazad. To znaczy, bo to jest bardzo ważne. I w tym sensie to jest wielkie zwycięstwo. Ale właśnie dlaczego oni byli na Majdanie? Bo właśnie to mówię tak, bo nam się podoba te wartości. To znaczy, że nie też wpływają tożsamości, ale właśnie, że wartości to tworzą taką nową tożsamość, tylko w takim bardzo szerszym ujęciu. Ja mam jeszcze jedno pytanie, ale być może Państwo chcieliby zadać pytanie naszym gościom. Chętnie zbiorę kilka pytań. Proszę, to może zbierzemy, dobrze? Czyli Pan, tak? Czy ktoś? Pan? Na razie. Panie profesorze, ja mam pytanie. Kto, że tak powiem, wydał dyspozycję, bo to na pewno była dyspozycja,
odstąpienia od porozumienia trzech ministrów i dokonania przewrotu, bo w gruncie rzeczy wtedy został dokonany przewrót. Majdan wyłonił grupę, która otoczyła parlament i w zasadzie dokonała przewrotu. Kim? Co to za ośrodek był? Bo musiał to być ośrodek jakiś, bo to by rzutowało na to, i mnie również interesuje, co to był Majdan, prawda? I dalej to już po, może nie tyle niewiedza, ile powiedziałbym, byłoby to trochę opozycyjne w stosunku do tego, co pan profesor mówił. Mianowicie Gazeta Wyborcza opublikowała kiedyś skład przedstawicieli regionalnych w Majdanie. Okazało się to był dokument, prawda, i to jeszcze zrobiony w formie diagramów, że przedstawiciele rejonów wschodnich, czy rejonów południowych, byli tam właściwie, no, można powiedzieć, byli reprezentowani, ale raczej jednostkowo, czy małymi grupami. Natomiast Majdan był, no, raczej emanacją rejonu zachodniego, przy tym rejonu bardzo patriotycznego, i te piękne pod względem moralnym zachowania tych ludzi, postawa ideowa, to jest teraz tak, w taki sposób manifestują się w gruncie rzeczy postawy patriotyczne. Raczej z tym bym wiązał, no, jest takiego rodzaju rzecz, że Majdan zaowocował przykładami na wschodzie, ale przykładami z odwrotnym kierunkiem politycznym. Powiedziałbym, sama forma się przyjęła, ale forma objawiła się w zupełnie innym kierunku politycznym. Tam pan widzę. Proszę. Zbierzemy, dobrze? Najpierw pytanie. To częściowo też nawiązuje do tego. Mianowicie pytanie jest, jakie grupy społeczne, jakie klasy społeczne przychodziły na ten Majdan? Wiadomo, że w Polsce Solidarność była ewidentnie robotnicza, prawda? Inteligencja dołączała dopiero jak już było wolno, a chłopi to w ogóle. Więc to jest pytanie o skład klasowy Ukrainy. Tutaj na ten temat żaden dziennikarzyna polski, prawda, nie pisze, są dogmaty ideologiczne zamiast rzetelnej wiedzy. Używa się też pojęcia z angielskiej socjologii klasa średnia. No po prostu to jest nonsens, jeśli chodzi o tłumaczenie sprawy, dlatego że to może dobre jest dla Angolii, dla ich społeczeństwa, ale nie dla naszych społeczeństw ukraińskiego czy polskiego, które przeszły zupełnie inne przemiany, prawda, społeczne. Pytanie wobec tego, kto jest klasą wyższą, prawda? Może niech ktoś odpowie, kto jest klasą wyższą i na jakiej podstawie się zalicza. Jeszcze ta średnia to ma być jeszcze tym motorem przemian pozytywnych, prawda? Takie. I pytanie wobec tego następne, czy przeciwko czemu ten był protest? Czy to był protest przeciwko Janukowyczowi i kierunkowi politycznemu Partii Regionów, czyli polityczny protest? Czy też protest gospodarczy, bo my nie wiemy bardzo ważnych rzeczy. Czy na Ukrainie, jaki jest w tej chwili stosunki własnościowe przemysłu? Czy tam nastąpiła prywatyzacja? Ile jest zakładów państwowych i prywatnych? Druga rzecz, jak jest w rolnictwie? I trzecia, ile jest bezrobotnych? Także gdyby pan mógł te wieści rzetelne, a nie ideologię taką, której mamy dość tutaj. Czasy rewolucyjne są inne od czasów normalnych. I kiedy powie panu, że decyzja jednostki ma bardzo wielkie znaczenie, to może pan nie uwierzyć. Bo pan będzie myśleć, że to będzie jakaś decyzja jakiejś partii czy innej rzeczy.
Otóż przełomowy moment dla zerwania tego umówienia między trzema ministrami odegrał młody chłopak. 23 lata. Student z Lwowa, sotnik, to znaczy, że dowódca sotni, który potem, kiedy właśnie przyjechali, bardzo pamiętam ten moment, kiedy przyjechali ta trójca nasza opozycyjna, Kliczko, Tiahnebok i Jaceniuk, z wiadomieniem, że jest wielki sukces, że jest decyzja trzech ministrów i że uda się rozwiązanie tego konfliktu, była pewna konsternacja, bo nie spodziewali się, że będzie oklaski. Trzeba zrozumieć bardzo dobrze, te ludzie, którzy byli na Majdanie, bardzo silno, jak to się mówi dobrze, no, nie bardzo wielu przeżyli, przepraszam, bardzo wielu. Jeżeli pan myśli, że to jest tak bardzo prosto, ideologicznie i socjalnie, to niech pan sobie spróbuje 3 dni na mrozie nocą przystoić. Ja to próbowałem. Socjalnie to nie wystarczy. A to mówię o końcu stycznia. I nie tylko, że stoić, a czekać w każdym momencie, że będzie rozpędzanie. I brutalne rozpędzanie. I to, co się stało 20 lutego. Ja specjalnie będziemy oddzielnie mówić, ale socjalnie tak nie motywują silnych ludzi jako te rzeczy. Otóż ten młody chłopak wyszedł i mówił, że ja nie rozumiem, jakie może być ustalenie z Janukowiczem po przeliczeniu krwi. Bo to już potem, kiedy zginęło mniej więcej 100 ludzi na Majdanie. I w tym momencie, kiedy to mówił, Majdan bardzo wyraźnie, te ludzie, którzy byli na mówili, że to jest odrzucają te porozumienie. Co się stało? Janukowicz schurzył i uciekł. To znaczy, że można by jeszcze coś kontynuować, ale jego nie zostało. Albo on coś znał, co my nie znamy, albo naprawdę tak silno schurzył, że po prostu nie dał się uznać. To po prostu znaczy, że to jest taka paradoksy tej rewolucji. Taki młody chłopak, który wyszedł, jest teraz bohaterem, znany jest. Ja nie pamiętam jego nazwiska, właśnie teraz jest. Proszę? Wy go pan znacie, tak? Bardzo młody chłopak. Ale to jest rewolucja. To jest ta nieprzyzwyczajniejsza rewolucja, kiedy jest młody chłopak, może przełamać pełne stopy, żeby okazał się silniejszy niż Kliczko, Tiahnebok i Jaceniuk. Bo on ulowił nastroje Majdanu, a nie tych trzech cioci. Tak. Co do przywzięli Majdanu. Pan oczywiście mówi o tych chibaraczach, którzy zginęli na Majdanie. Bo nie ma żadnego listy regionalnego na Majdanie. Nigdy nie było. Albo pan mi chce powiedzieć, że ja nie wiem. Nie było żadnej listy regionalnej na Majdanie. Żadnej. To, co pan się odwołuje, to była lista ludzi, którzy zginęli na Majdanie. I to jest właśnie gazety wyborcze, bo tam była przedstawiona geografia. I tak naprawdę dominuje dwa miejsca. To jest zachodnia Ukraina, szczególnie Galicja. Ale drugie miejsce, które jest równe, to jest Kijów. To jest pierwsza rzecz. Że to jest wielka przesada mówić, że to jest główna rola zachodniej Ukrainy, chociaż my lubimy to mówić, jako z zachodniej Ukrainy, ale naprawdę nie zapomnieć, że to było w Kijowie. I Kijów był głównym miastem i tak naprawdę to byli ludzie z Kijowa, którzy stojali tam, to ta część. Ale co jest bardzo ważne, jeżeli pan zwróci nawet na te mapy, nie ma żadnego regionu w Ukrainie, skąd by nie było też ofiar. To znaczy w innym stopniu, zgadzam się, w innym stopniu, ale każdy region ma swoje ofiary. Inna rzecz, że ofiary z drugiej strony są tylko z wschodniej Ukrainy. To prawda. Ale że idzie o ofiary z tej strony, to jest cała Ukraina. Mnie, co jest bardzo ważne, bo mówię tu o tym sytuacji wymiary, jest bardzo ciekawa karta, mapa niedawno zrobiono, mapa sieci Facebooku i rosyjskiego ekwiwalentu w kontakcie. Wspólnot facebookowych w kontakcie promajdanowskich i antymajdanowskich. To jest, bo to się bardzo robi prosto, oczywiście, przez te no, internety, to jest, robi się to szybko. Okazuje się, że tak naprawdę wspólnoty antymajdanowskie są sfokusowane w dwóch wielkich regionach, Krym i Donbas. Natomiast jedna z największych promajdanowskich społeczności w Ukrainie jest Dniepropetrowsk. To jest największe rosyjskojęzyczne miasto. Proszę pana, o jakiej wschodzie Ukrainy my mówimy, bo nie ma już innego wschodu Ukrainy. Jest Ukraina Doniecka, wschodnia Ukraina, jest wschodnia Ukraina Dniepropetrowska. I główne pytanie teraz, czy takie miasto jak Odessa, czy Charków,
będzie bliżej do Odessy, do Doniecka, czy bliżej Dniepropetrowska. Bo teraz głównym punktem oparcia Poroszenki, tych wszystkich Majdanu jest Dniepropetrowsk. I szczególnie osoba gubernatora, który jest oligarchiem kolomojskim, który wrócił z Szwajcarii, żeby być, by oczelić te rzeczy. To znaczy, ja nie mówię, że nie ma pytań tożsamości. Problem, jest problem tożsamości i będą jeszcze bardzo długi czas. Zgadzam się, oczywiście. Ale mówię tylko tego, jeżeli tylko skupimy się na problemie tożsamości, to nie zrozumiemy, coś bardzo ważne stracimy, co się stało na tym Majdanie. I ja tylko to mówię, że ja bardzo to rozumiem, dlaczego to Polacy to pytają. Bo dla Polaków to jest naturalne ujęcie, jako dla nas Galicjanów. Że tożsamość jest bardzo ważna. A szczególnie tożsamość wyrażona w języku, tam polskim czy ukraińskim. Ja mam bardzo dobrego kolegę Tomasza Komuzelu, którego Państwo zna, znanego badawcę pytań narodowego. On właśnie pokazuje, że to, co my, taki galicyjski czy polski model tożsamości, ono już to jest raczej wyjątek, czym norma. I to jest wyjątek centralnoeuropejski. Takich krajów jak Węgry, Polacy, Czechy czy Słowacy, którzy z różnych powodów, oczywiście historycznych, zostali ograniczone do takiej koncepcji etnicznej i językowej. I my w Galicji tak samo myślimy. Ale moim punktem jest taki, że jeżeli my przyjmiemy tę koncepcję, nie zrozumiemy, co się robi. W ogóle nie zrozumiemy, co jest Ukraina. Nie rozumiem, co się dzieje na Ukrainie. Może skończę tym przykładem, który bardziej mi podoba. To takie słynne było powiedzianko brytyjskiego ambasadora w Kijowie. Jeszcze w 1994 roku, to była taka silna kryza, tylko nie było wojny, nie było Putina. I to samo, mówiono, że Ukraina się kończy w tym czasie, żeby śmierć państwa narodowego. I nie skończyło się. On tak bardzo tak to ujął, bardzo tak sympatycznie, że jego zdaniem Ukraina potwierdza paradoks Czmela. Za wszystkimi zakonami aerodynamiki Czmel nie miałby leczyć, a jednak leci. Za wszystkimi teoriami Ukraina by nie miała istnieć jako naród i państwo, a jednak istnieje. To jest największe wyzwanie. O to mi chodzi. I właśnie, że mówię, że żeby zrozumieć ten paradoks Czmela, to samości nie wystarczy. Trzeba coś innego, żeby to zauważyć. Co do składu socjalnego, są badania. Ja znam 3. Które były sprowadzone. Oczywiście, że bardzo ciężko mówić, że w czasach rewolucji te badania są reprezentatywne, ale były próby. Otóż mniej więcej tak jest, że 50% to jest ludzie młodzi. Ludzie młodzi, mniej więcej. Nie pamiętam ile, ale sporo jest biznesu. Sporo jest biznesu, ludzie, którzy się uczą. Ale może tak bardzo krótko mówię, że wygląda, że nie ma żadnej grupy socjalnej czy klasy, która jakiś tym czy innym sposobem nie uczestniczyła. Nie pamiętam tych frakcji, ale jeżeli pan będzie to ciekawy, to ja to może państwu dać te osoby. Ja mam te badania. Ale co bardzo ważne wchodzi tutaj, ja uważam, że kategoria średniego klasu jest uniwersalna. Nie tylko to jest jako anglojęzyczna czy europejska, bo klas średni to jest bardzo prosty. Ludzie, którzy mogą odkładać pieniądze na dłuższy czas. To znaczy, żeby myśleć w innych kategoriach. Ja może tylko to powiedzieć, że kiedy ja pierwszy raz usłyszał, że coś w Ukrainie się może stać, to było w pierwszym roku, zrazu po drugi dzień po zamachu newyorskim. I to był bardzo znany socjolog ukraiński Holowacha. I on mówił tak, że coś się pokazuje, że w ostatnich latach 90-tych jest całkiem nowe zjawisko w Ukrainie powstało. To znaczy, że kiedy pytasz ludzi, wszystkich ludzi, jak jest sytuacja ekonomiczna w porównaniu z poprzednim rokiem, wszystkim mówią, że gorzej, gorzej i gorzej, gorzej. Każdy rok to pokazuje. Ale kiedy pytasz tych samych ludzi, czy w ostatni rok, czy państwo kupiło samochód, mieszkanie, komputer, no nie mówię tam coś wideo, bo to już te, czy telewizja, odpowiadają tak i tak i tak. On mówi, że to nie znaczy, że kłamią w tym czy innym wypadku. To znaczy prosto, że oni mówią, i w jednym, i w drugim wypadku prosto w Ukrainie zjawiła się klasa, który te rzeczy już nie kojarzą się z pewnym poziomem życia, a przyjmują to jako pewną normę. Bo on to pokazuje bardzo wyraźnie, że pierwszy raz pojawiła się klasa w Ukrainie, klasa, która ma oszczędności. I to wielkie oszczędności. No niewielkie, może żyć nie z dnia na dzień. I on pokazał, że tak w ogóle ilość tych ludzi po Ukrainie jest od 5 do 30%. Proszę?
i w szczególnych wielu wielkich miejscach. I głównym miejscem, gdzie te klasy przedstawione najwięcej, to jest Kijów. Kijów ma największy klas w średnim. Ponieważ oni, ta klasa była silnie zagrożona przez korupcję, nie tylko przez korupcję, a szczególnie przy reżimie Janukowicza, to volens nolens. To po prostu szło ich egzystencję. Po prostu sprowadzano było tego czasu, że po prostu zbiedniała i po prostu szczególny biznes. To oczywiście to, co robiło tę klasę jako taką rewolucyjną. To znaczy, ja by nie zaniechałem i nie miałem takiego poczucia, że to można negować. Mnie się zdaje, że ta klasa istnieje. No nie jest istnieje, bo jest tam często ta klasa. I może tak jeszcze powiem, że ostatnie lata bardzo często jeżdżę z lekcjami, żeby umieć sytuację w Ukrainie. I to, co ja zauważyłem, to jest bardzo prosto. Najczęściej mnie proszą środowiska biznesowe, które najwięcej szukają rozwiązań. I w Ukrainie, mówię w Ukrainie. Bo jest pełny taki konsensus, że dalej nie da się przeżyć, szczególnie biznesu średniemu, jeżeli tak zostanie. Bo są tylko bardzo ludzie biedni i oligarchi. A ta średnia klasa po prostu się wymywa. I właśnie chyba Janukowicz to ten reżim to pokazał, że to jest największa zagroza, która istniała do tego średniej klasy, po prostu ich wyciskali. To kończę. Przepraszam, tak długo mówię. Każdy historyk państwu powie, że nie można zwiedzić rewolucji do jednego faktoru, czy jednej przyczyny. To jest klasyka żanru. Że rewolucja, tak mówią Angliczanie, czy ktoś, to jest confluence, to jest zbieg różnych faktorów, różnych przyczyn i nawet takich jak tego młodego chłopaka, który niewiadomo związki się zjawi i mienia czas rewolucji. Ja po prostu mówię, że w tym wypadku, że ja nie neguję to, co państwo mówi. Po prostu mówię, chcę wyjaśnić te, co my nie widzimy. I kto mi się zdaje, pokazuje sedno tej rewolucji, dlaczego ta rewolucja była inna, a szczególnie dlaczego ona mogła zwyciężyć. Bo mi się zdaje, że jeżeli wchodzimy w te konwencje, tożsamości i inne rzeczy, nie zrozumiemy dobrze to. Ja przepraszam, że tak długo mówię. Widzimy jeszcze jedno zgłoszenie. Ja chciałam trochę jednak nawiązać do tej kwestii tożsamości, ponieważ warto chyba podkreślić, że w polskich mediach te elementy, one były bardzo silnie podkreślane i to ta długa i w większości przypadków jednak dość jałowa dyskusja na temat roli flag banderowskich na Majdanie. Ale to tylko jakby słowem wstępu. Ja chciałam podkreślić, znaczy zapytać pana profesora o to, czy jednak Majdan, i tutaj chciałabym się też odwołać do dwóch ukraińskich naukowców, nie będzie pełnił takiej funkcji takiego nowego mitu założycielskiego. Iwan Łysiak-Rudnicki napisał kiedyś taką książkę, w której odwoływał się do niehistoryczności narodu ukraińskiego jako czegoś, co tożsamości, która doznawała bardzo wyraźnych przerw w czasie swojego rozwoju i jakby siłą rzeczy ona stanowi taki trochę eklektyczny twór. I druga postać, o której chciałam wspomnieć, to jest Oleksandr Chrycenko, który mówił o właśnie mitach ukraińskich i jedną z jego tez było coś takiego, że proszę tego nie zrozumieć źle, tylko że jakby współczesna w pewnym sensie tożsamość ukraińska wykuła się w bardzo silnym stopniu, powstała jako wspólna dla wszystkich Ukraińców w okresie komunizmu, czyli ten element powiedzmy jakby odrzucania tamtego systemu powoduje, tak sobie przynajmniej to jest pytanie do obojga państwa, powoduje pewną pustkę, która powinna zostać, przypuszczam, wypełniona. I czy tutaj nie będzie tak, że Majdan stanie się tym jakby właśnie tą nową mitologią taką ukraińską, więc ja bym tutaj tak łatwo nie odrzucała tej wersji narodowo-twórczej, bym tak powiedziała, Majdanu. Nie wiem, czy jestem w stanie dokładnie odpowiadać na te pytania, ale nasłuchając panią, przyszło mi do głowy
właśnie parę pytań, które teraz zadaję sobie, albo zadaję sytuację w ogóle. W tym momencie ogólnie rzecz biorąc mam dużo pytań i dość mało odpowiedzi. Ale dla mnie co to było, dla mnie chyba kluczowe na Majdanie było mniej kwestia narodowości, a bardziej kwestia podmiotowości. Jak pani wspomniała o media polskie, a moim zdaniem ta polska media była o wiele lepsza niż wszystkie inne. W pewnym momencie w lutym ja w ogóle przestałam czytać po angielsku i po niemiecku, tylko czytałam po polsku, bo właśnie te media tutaj były o wiele bardziej tylko a la page, niż wydaje mi się, że Polacy zrozumieli o wiele lepiej niż Niemcy, niż Austriacy, niż Amerykanie, co się tam dzieje. Ale właśnie dla mnie bardzo ważna różnica, powiedzmy między Solidarnością a Majdanem, to właśnie była ta media, a ta możliwość komunikacji. Hegle pisze w logice, że są momenty, kiedy zmiany ilościowe stają się tak duże, że są w istocie zmianami jakościowymi. I właśnie ta rewolucja w komunikacji, w ciągu ostatnich 20 lat, to jest właśnie taka sytuacja. To nie jest tylko zmiana ilościowa, to jest zmiana jakościowa. W czasie Solidarności to było niewyobrażalne, że bylibyśmy w stanie oglądać na żywo, live streaming, rewolucja, to, że właśnie kiedy ta biedna pielęgniarka, która została postrzelona przez snajpera, Olesia Żukowska, czy pamiętam? Olesa. Ona napisała na Twitter, że umieram. Ja przez cały czas byłam przed internetem, oglądałam na wszystko i właśnie to, że byłam w stanie oglądać na żywo, w rzeczywistym czasie. I właśnie ten Twitter, umieram, to było około świata w ciągu następnej godziny. I myślałam sobie, że Boże, to jest niby śmierć. W końcu ona przeżyła, tak, jeżeli dobrze rozumiem, na szczęście. Ale to, że śmierć niby najbardziej intymny moment i nagle stało się zupełnie publiczny. I zrozumiałam, że właśnie ta kontrola, te media społecznościowe, to było taki ważny i krytyczny instrument dla Majdanu, by przejąć kontroli nad swoje pomiotowością. Bo to było tak dużo propagandy. Właśnie ta jest ta klasyczna różnica u Havla, u Biknika, u Korona między prawdą a kłamstwem. Trzeba przejąć kontrolę nad pomiotowością przez prawdę. Przez mówienie prawdy. A jednak jednocześnie przyszło mi ciągle do głowy pytanie, czy właśnie ta sama przejrzystość, ta transparencja, ta możliwość transparencja dzięki internetowi, dzięki media, dzięki technologii, czy to jest jednocześnie pogwałcenie podmiotowości, czy to może być zagrożenie podmiotowości, że to była taka nowa dialektyka podmiotowości i nie wiedziałam, dokąd to prowadzi. Ale jakoś odczuwałam, że było w tym dialektyce przejrzystości i podmiotowości coś istotnego, które nauczyłyśmy się po raz pierwszy przez Majdan, ale to jest tylko kwestia, a nie odpowiedź. A może Sławko ma odpowiedź. Ponieważ jestem w środowisku krytyki politycznej i zostaję w konwencji tutaj, to pozwólcie, że się powoluję na bardzo słynną dyskusję między Leninem a Rozą Luksemburg w 18 roku. Znana bardzo, tak? Z Rozą Luksemburg. Luksemburg. W którym jednym z momentów Luksemburg oskarża Lenina, że on zagrywa z ukraińskim nacjonalizmem. Że tak w ogóle to jest zbędnie, że te ujęcie jakiejś formy tej państwowości na Ukrainie jako sowieckiej, ale jednak ukraińskiej, to jest zdrada idei rewolucji proletarskiej, to jest takie burżuazyjne. I Lenin odpowiada bardzo proste. Niech pani popatrzy na wyniki wyborów do tymczasowych zborów, tak? Rządu tymczasowego,
to, który miał powstać i nie powstał przez rewolucję, ten przewrót październikowy. Tak, jeżeli państwo, jeżeli, on tak pisze, jeżeli by pani popatrzyła na te wyniki, to zobaczyłaby, że Ukraina jest jednym krajem z całej Rosyjskiej Imperium, gdzie większość Ukraińców głosowali za partie ukraińskie, a nie za rosyjskie. I w tym wypadku, dalej, tomu, jedyny sposób ratowania rewolucji było pewne postępy ukraińskiemu nacjonalizmu. Jeżeli my mówimy, że ukraińska tożsamość powstała podczas komunizmu, to jest prawda, ale trzeba patrzeć to z drugiej strony, że powstała nie dlatego, że to była dobra wola bolszewików, a że bardzo często to był pewny kompromis, który właśnie pisze Iwan Lesiak Rudnicki. Że trzeba to ująć, że Związek Sowiecki, Ukraina Sowiecka to jest wynikiem tego kompromisu, który powstał między bolszewikami i ukraińskim nacjonalizmem, żadny z których nie miał kontrolu na tej terytorii, jeżeli nie mogliby sobie ułożyć pewne kompromisy. Jeżeli się czyta, to jest taki déjà-vu, jeżeli czyta się teksty od 20-tych lat, kiedy bolszewicy zapowiedziały te koronizacje, tak? Właśnie tym toku, żeby, bo wiecie, zrozumiem, że i w pojęciu Rosyjskiej Imperii w Związku Radzieckim nie można istnieć bez Ukrainy. Ukraina musi tam być. Ale żeby zabezpieczyć istnienie Ukrainy jako tako, to w danej części mają być jakieś postępy. Jeżeli państwo czy pani czyta tekst 20-tych roków, zawsze piszą o dwóch terytoriach najwięcej najproblematycznych, taki weak link, jak można сказати, taka слабо ланка. Грузія і Україна. Тож це є дві території, які ще не доотримають, якщо щось з ними не зробить такі постепенні. Це значить, що просто мові. Навратися то до того, то само ще. Що пані хіба то дуже добре зна. То само ж не повстає з ідеології. Повстання, то само ж повстання з досвідчення. Содійного досвідчення. Тобто спіжиття. Так, очевидно. І очевидно, що той спосіб спіжиття в рамках Зв'язку Радянського terytorium, które były włączeni, Związek Radziecki, szczególnie po II wojnie światowej, dali najpierw pierwszy raz doświadczenie tej komunikacji, która mówi. Ale nie będzie mówić, że Związek Radziecki odegrał, czy bolszewicy odegrali tu najważniejszą rolę, czy robili to z dobrej laski. Robili to raczej z konieczności jako pragmatycy, a nie to, że to. I włączyć do tego, бо якщо ми мовимо про Зв'язку Радянському, то мітом не було народовищ. В ogóle не існувало такого міту народовищ. Міт був цей утопія велика, комунізм і не речі. І питання є, що, для чого впав, бо не справдився, не маємо досвідчення такого жодного, яке показувало, що та формула працює. І то є відповідь на пані питання, чи буде Майдан мітом залежичельським? Буде, якщо то кінчиться якийсь сукцес. Бо якщо ще не кінчиться, то стане ще те саме, що з революцією помаранчевою в 4-му році. Бо зараз просто, я дуже пам'ятаю такий час, коли люди просто стиджилися, та навіть учасніше, якогось відсилання до того, що ще стало. Пробували тримати невеликий дистанс від того. Власне, мислю, що те, що побачимо, яке буде досвідчення зараз, через те пару місяців чи 4 роки, якщо це досвідчення позитивне і далі ще хоча б по частині тримати те, і той етос, і щось зробиш, бо то хіба тоді Євромайдан стане мітозалежальським. Якщо ні, то навіть не хочемо ти мислити. Дякую. Дорота. Я вам питання до професора Грицака і також до Мерсі Шор, зв'язаних з тим, що професор Грицак повідав на темат рухів протестів, також в Турції, в Іспанії, обіцяні в Бразилії. I takiej diagnozie, którą profesor tutaj postawił, że te ruchy protestu są bardzo do siebie podobne, że łączy je brak wielkich narracji, sceptycyzm do hierarchii, taka negacja obowiązującego porządku, siła młodych ludzi. I mam taką wątpliwość, która wynika jakby z naszego też takiego doświadczenia współpracy z przedstawicielami ruchów protestu w Hiszpanii, we Włoszech. Mieliśmy takie międzynarodowe warsztaty, gdzie spotkaliśmy się także z osobami z krytyki politycznej w Kijowie, z osobami z Barcelony, z Rzymu, Indignados Occupy. I zarysowało się tak naprawdę, padło wtedy tak naprawdę wtedy pytanie, dlaczego ruchy protestu na Zachodzie w jakimś sensie młodych przegapiło rewolucję na Ukrainie,
co było widoczne właśnie w kanałach społecznościowych, na Twitterze, we wszystkich social media, na Facebooku. W tym samym czasie były protesty w Wenezueli i na Ukrainie i szczególnie w bardzo silnym ruchu protestu Indignados w Hiszpanii. Można było zauważyć, że Wenezuela jest o wiele bliżej, o wiele bardziej ich angażuje niż Ukraina. I na tak zadane pytanie, które rzeczywiście jakby odczuli w jakimś sensie jako zarzut, odpowiedzieli na to, nie rozumieją, to tak naprawdę w obliczu chaosu informacyjnego postanowili wybrać ciszę. W związku z tym oni nie informowali o tym. Więc de facto, mając do dyspozycji alternatywne kanały informacji, poddali się temu, co było obecne w mainstreamie, także wśród lewicy europejskiej, pewnym takim obawom, że tutaj jest przemoc, że tutaj są faszyści. I w związku z tym oni, tego co profesor powiedział, że to są bardzo podobne ruchy, oni sami tego nie potrafili zauważyć i podać dalej, w cudzysłowie, tak, na Twitterze. Tak, to znaczy, że tak naprawdę tu, więc moje pytanie jest takie, także właśnie w związku z tym do Mercy Sharp, która odwoływała się do tego poczucia solidarności i do tych różnic, które są w Polsce i na Zachodzie, co też było właśnie widoczne na przykład w Austrii, prawda, gdzie jest pewne społeczeństwo dobrobytu, społeczeństwo zadowolone i które może jakby nie protestuje, boi się tak naprawdę, jakby wygodniej jest, kiedy się nie rozumie, być cicho. W związku z tym moje pytanie już w skrócie brzmi, jak przezwyciężyć tego rodzaju chaos informacyjny albo problemy z komunikacją, czy problemy językowe, bo może tutaj dochodzi właśnie kwestia, nie wiem, cyrylicy albo tych braku alternatywnych kanałów informacji z Ukrainy na Zachód albo z Ukrainy via Polska na Zachód i czy to okazuje się, że to było niewystarczające, jak to przezwyciężyć i jak odbudować to poczucie solidarności pomiędzy Wschodem i Zachodem obecnie wśród obecnych, w obecnych ruchach protestu. No to są wielkie pytania. Znaczy, zawsze wydaje mi się, że jak jestem tutaj, że zadano takie wielkie pytanie, jak można uratować świat, jak można przezwyciężyć przez wszystkie różnice. To są doskonałe pytania, na które nigdy nie mam adekwatnej odpowiedzi. Ale cieszę się, że ktoś ciągle zadaje. Nie ma... Właśnie, no ja powinnam coś powiedzieć właśnie ze względu na to, że no, jestem Amerykanką, ale przez ten rok byłem we Wiedniu. Więc no, z jednej strony ja trochę przeżywałam no, tę rewolucję w Ukrainie jako Amerykanką i trochę jako osoba przebywająca we Wiedniu. I oczywiście trochę jako osoba, która jest uczuciowo i zawodowo związana z tą częścią Europy. Ja byłam miesiąc temu, może powiem tylko krótką anegdotę, nie wiem, czy to nie będzie adekwatnie odpowiedź, ale miesiąc temu ja byłam w Londynie na sympozjum, nie ściśle związane z wschodnią Europą, to było sympozjum na temat stosunku historyka do pisania historii, coś takiego. No taki mały sympozjum na uniwersytecie. Ja byłam tam, byliśmy para historyków ze Stanów i z Kanady byli zaproszeni. I na kolację oni ze mną rozmawiali o rewolucji w Ukrainie. I to był amerykański historyk, który pisze o Ameryce, to był jeszcze kanadyjski historyk, który zajmuje się niemiecką historią. A oni mnie zadali takie pytanie, ale czy nie chodziło o to, że oni tam na Majdanie byli faszyści i antysemici i właśnie nie mamy dać wsparcie takim ludźmi. No i ja, jedna ta historyczka, która zajmuje się powojenną niemiecką historią, ona od razu powiedziała, że no ja zajmuję się powojenną niemiecką historią i przecież to jest moralny obowiązek, jeżeli chodzi o faszystów i antysemitów, że musimy być przez cały czas bardzo, bardzo jako czujni.
No właśnie, czujni, właśnie w tym stalinowskim sensie, że gdzie nie ma kompromisu, że musimy zająć bardzo zdecydowanie stanowisko. No i ja zaczęłam rozmawiać z nimi, ja powiedziałam, że no przecież jestem no, teraz w Austrii, ten FPL, ta skrajna prawica w Austrii dostaje około 20% głosów podczas wyborów. No podczas gdy w Ukrainie ten prawy sektor dostaje można w 1,5%. No i oni jako oni słuchali, ale niby bez większego zainteresowania. I w pewnym momencie jako przestałam ta cała narracja, bo to widać, że to nie było bardzo skutecznie. I ja powiedziałam im, ale tam na Majdanie, no tam byli moi koledzy. No, tam byli koledzy moi i koledzy mojego męża. I wszystko się zmieniło w tym momencie. Oni oglądali na mnie i mówili, Boże, chyba nie zrozumieli. I właśnie to był ciekawy moment, bo tobie niby nic ciekawego nie powiedziałam. No co to znaczy, że moje osobiście koledzy, ludzi, których osobiście znam. Ale to zmieniło wszystko. Właśnie wszystkie intelektualne, polityczne argumenty w ogóle nie miały znaczenia. To był tylko ten jeden niby nic nie znaczący osobiście moment, który rzeczywiście miał jakiś efekt. Moim zdaniem idzie, no oczywiście nie będzie tu mówić o takich lukach, jak o prowincjalności, które też zostaje, niestety. I przez tę niemożliwość, czy nie umienie przebicie się, informacyjnie szczególnie na zachód. I w tym wypadku ona zawsze będzie przegrała, nie zawsze, ale przynajmniej teraz przegraje przez rosyjskie masy komunikacji. Niech pani porównuje Russia Today, Zasiąg i nawet CNN. Nawiasem mówiąc, moim zdaniem, z tych największych międzynarodowych zasób komunikacji, mniej więcej najlepiej dla moim zdaniem podawała sytuacja w Ukrainie, to była Al Jazeera. To jest bardzo dziwne. Ona starała się pokazać. To co dzieje. Ale to jest chyba najlepsza odpowiedź. Najlepsza odpowiedź. Nie wiem do końca, czy to jest dobra odpowiedź. Mi się wydaje, że głupsza odpowiedź jest ta, że idzie po prostu coś ważnego, idzie po zmianę paradygmalną sposobu myślenia. A sposób myślenia zawsze zmienia się bardzo powoli. Umiera. Trzeba, żeby było paru takich wypadków, wielu, żeby ludzie się przekonywali. To, co Marcin bardzo dobrze powiedziała, że jeden taki sposób jest. Ale właśnie o to chodzi, że ponieważ my żyjemy w to, czym wierzymy, a wierzyliśmy bardzo długie te rzeczy, które znamy, czy myślałem, że nam pomagają żyć, jest bardzo ciężko teraz przemyśleć, że to coś innego stało się, które nie ujmuje się te przez nasze te sposoby myślenia. I to mi się zdaje jeden z głównych problemów. Co do Solidarności, byli wyjątki młodzieżowe, bardzo ważne, pamiętam bardzo dobrze. Pierwszy, który zrazu odezwali się, studenci bułgarscy. Był wielki strajk. Na drugi czy na trzeci dzień. Było zrazu wrażenie poczucia solidarności. I przepraszam, że nie chcę tu prosto jakoś robić komplementy. Z punktu widzenia mojego osobistego i bardzo moich kolegów, szczególnie ważliwa rola krytyki politycznej i Sławka Sierpowskiego. Bardzo wiele rzeczy nie okazało się by, jeżeli Sławek nie pisał do New York Times. Ja pamiętam bardzo dobrze, kiedyś w momencie, może Państwo pamiętacie, czy nie, my zbieraliśmy apel litwinistów światowych. Jeżeli Pani popatrzy na listę, większość niż połowa to jest lewicowy. Właśnie przez to byli oskarżeni, że to jest lewicowy apel. Ale włącznie z Żyżykiem, który tam był, podpisali mnie, że to jest ten. I właśnie kończyć może tego, że właśnie Żyżyk napisał po tym artykule w New Books, bo właśnie była rewolucja socjalna. Nie tak narodowa, a rewolucja socjalna. Ale jest inne pytanie, to jest ostatnie pytanie. Pytanie z lewicy Ukrainy. To mnie bardzo nie boli. Znam tych młodych ludzi w Kijowie. Bardzo pięknych. Młodzi, ale nie potrafią. Nie wiem, co się robi. Znaczy, wszystkie możemy śpiewać sobą. Razem się nic nie udało. I to jest wielka klęska. To jest chyba największa klęska rewolucji Euromajdanu, że nie było tam, to była lewica, ale nie zmogli podać swój głos. I zmogli się artykulować. To może jedyna grupa, która tak silno przegrała przez ten Majdan, że nie mogła dać swego głosu. Nawiasem mówiąc, tylko pozawczoraj mówili, to bardzo dyskutowałem z Anastasią Rybczuk, która jest jedną z tych ideologii. Ona też przyznaje się, że uważaje, że zachowanie środowisk kijowskich, lewicowych, no może nie było skandalne, ale skandal został. I to nie możemy przemyśleć, nie mamy odpowiedzi, dlaczego to się tak stało.
To znaczy tylko jeszcze dodam a propos Sławoja Żniszka, że on rzeczywiście bardzo zdecydowany sposób zaatakował lewicę zachodnią, zwłaszcza niemiecką, no za taki paternalizm. To znaczy on mówił, że wy, lewica zachodnia, mówicie Ukraińcom, a do czego wy właściwie aspirujecie, przez ten kapitalizm to taki zgniły i tak. Bardzo dziwny argument. Argument jest taki, ja dobrze pamiętam, jak czołgi niemieckie chodzili po Krym w 1941 roku. Nie chcę, żeby to się powtórzyło. Co ma pierwszy do wytrata, to nic nie mogę to zrozumieć. Ale to była oficjalna odpowiedź, że on nie podpisze, znaczy sugeruje się, ale nie podpisze. Bo boję się czołgów niemieckich po Krym. Ja chciałbym zadać ostatnie pytanie. Dobrze, tylko to w takim razie, jeśli można, tylko proszę o krótkie, zwięzłe pytanie, dobrze? Jeśli można. Ja mam krótkie, tak. Czy chciałabym się dowiedzieć, jaka jest sytuacja duchowieństwa patriarchatu moskiewskiego w tej chwili na Ukrainie? Wojciech Maszki. Ten opis świata Majdanu z godnością, prawdą, solidarnością, to jest opis znany mi z własnego doświadczenia z czasów opozycji korowskiej. Opis stoczni, jaki przywieźli intelektualiści i opowiadali w Kijowie, przepraszam, w Kiku, był opisem religijnym, dokładnie takim samym. Ten świat miał swoją przerwę w czasie stanu wojennego, trwał i rozbudowywał się dlatego, że był rozbudowywany od dołu. Świat czasopism niezależnych był światem trzymającym nadal te wartości, takich enklaw żyjących w świecie tych wartości. Po 89 roku, ale też po okresie pewnej przerwy, nastąpił czas, w którym bez wzmacniania ten świat Majdanu, polskiego Majdanu, świat Solidarności tak naprawdę nie przetrzymał swojej próby. Część ludzi naszego Majdanu poszła budować państwo, tak jak Jacek Kuroń, część poszła budować wolną prasę, biznes i tak dalej, a ten świat się w gruncie rzeczy rozszedł. Polski świat obywatelski jest niewiarygodnie słaby. Czy, skoro warto uczyć się na doświadczeniach, co Ukraina zamierza zrobić, żeby ten proces się nie powtórzył, żeby ten świat wartości Majdanu budować konsekwentnie od dołu, ponieważ inaczej wróci stara kultura folwarku, w której żyjemy i my, i wy, do której pasował zarówno komunizm, jak i unijne programy, jak i świat biurokracji, tak jak wrócił w Polsce. Ja jeszcze chciałem tylko krótko trochę się odnieść do tego, co mówiła Dorota, dlatego że i trochę wejść w polemikę z tym, co mówią aktywiści, dlatego że wydaje mi się, że znaleźć informacje akurat o Majdanie było bardzo łatwo, bo streamów i wszystkich informacji było mnóstwo. I tutaj też jest interesujące pytanie w kontekście Rosji, dlatego że tam też były protesty i też były bardzo aktywne, to znaczy też było mnóstwo oddolnych akcji, liczba osób, myślę, z osobami, które miały dobry dostęp do internetu i dobre smartfony, przewyższała wiele różnych protestów, a jednocześnie te protesty też nie zainteresowały tak naprawdę opinii, bym powiedział, jakieś światowej i innych ruchów protestu. Więc to jest dla mnie jakieś interesujące pytanie, skąd się bierze ta granica między tym, że właśnie te ruchy zachodnie, czy nie tylko zachodnie, nie, w ogóle się nie interesują tym, co się dzieje w Europie Wschodniej, bo to jest raczej o to pytanie. Bo twierdzenie, że oni nie wybierają mainstreamu tak naprawdę i mówią o swoim mainstreamie, powoduje to, że oni idą w mainstream rosyjski, to znaczy powołują się na Russia Today bardzo często, informacje, które są z tego obiegu informacji. Więc to jest pytanie tutaj, co z tą logiką jest nie tak i jak jest, dlaczego oni się nie interesują tak naprawdę, bo to jest według mnie tylko to pytanie. Tylko proszę krótko. Ja tylko krótko chcę zapytać, czy teraz jest bardzo ważne napisać dobrą książkę,
dlatego że Ukraina nie ma dobrej książki historycznej, tak? Jakby, bo ja akurat jestem Ukrainką urodzoną na Wołyniu, ale moja matka jest Rosjanką. Kiedy mnie pytałem, dlaczego jestem patriotką Ukrainy, to zawsze mówię, że miałam dobrą nauczycielkę historii, ale naprawdę książki bardzo dobrej nie było. I teraz jak napiszemy też o Majdanie, jest bardzo ważne. I teraz dla pani też odpowiem o Barcelonie, bo dlatego akurat, że mieszkam tam od 2 lat i na Ukrainie mieszkam. Ale oni po prostu nie znają naszej historii, nie wiedzą i też tak są zakochani w Rosji, w tym, to jest taki mainstream, ale też przybywałam w lutym w Barcelonie i rozmawiałam z dziennikarzami i tak dalej. Oni po prostu hiszpanojęzyczni, tak, i bliżej mi jest Wenezuela. Ale naprawdę interesują się i teraz jeszcze więcej. I było pokazano codziennie na pierwszym każde wydanie z manifestacji, no jakby z Ukrainą, tak? I ostatnio też o tym, że na Majdanie było bardzo wielu Rosjan, też zginęło dużo Rosjan i Hiszpanów, Katalończyków z całego świata, dlatego że ta choinka tak była uwieszona po prostu tymi flagami. Dlatego mówić o tym, że Majdan to był tylko ukraiński i akurat mamy tą jakby historyczną taką więź z różnymi nacjami, że jak na początku XX wieku też było tak, że dużo nie Ukraińców po prostu pełniło taką rolę, że tworzyli tożsamość ukraińską. Dziękuję. Ja zakwalifikowałabym się jednak jako pokolenie 56 roku, więc parę różnych ruchów i rewolucji widziałam, przeżyłam, łącznie z francuską 68 rokiem. Ja bym miała sporo zastrzeżeń do tego, co mówiła pani profesor na temat tych kwalifikacji, ale nie o to chciałam zapytać. No mianowicie pan tutaj mówił i oboje państwo mówiliście bardzo istotne rzeczy na temat buntu i rewolucyjnej sytuacji. Chciałam zapytać, jak państwo oceniacie tę sytuację, która jest w tej chwili w Europie, wynikającą z tego, że cała ogromna część młodego pokolenia nie może znaleźć swojego miejsca w istniejącej sytuacji. To jest to ogromne bezrobocie, to jest to ogromny brak perspektyw, który dotyczy zarówno ogromnej części młodzieży polskiej, pozawarszawskiej i pozamiejskiej i tak samo w innych krajach. Tu sytuacja jest inna. Weźmy pod uwagę to, że te protesty dotyczą kapitalizmu, a protest na Ukrainie no jednak początkowo był no, za społeczeństwem konsumpcyjnym, kapitalistycznym. Zacznę z ostatnim pytaniem. Moim zdaniem był protest nie tyle, co za konsumpcyjnym społeczeństwem, a był protest przeciw najgorszej formie kapitalizmu, kiedy może istnieć, który ja nazywam dzikim kapitalizmem. My, Ukraińcy, mieli wielkie nieszczęście. Mieliśmy dziki komunizm, a po dzikim komunizmie przyszł dziki kapitalizm. Formacja się zmieniła, dzikość została. To jest bardzo ważne. I właśnie Janukowicz był najlepszym osobieniem tej dzikości. Bo to prosto to, co się nie da cierpić. To jest bardzo ważne. I właśnie mi zdaje, że to jest wiele efektu. Nawiasem mówić, to jest teraz taki żart, który zjawił się na Majdanie, że Janukowicz ma wyjątkowe zasługi przed ukraińską historią, bo dał nam zrozumieć w 2004 roku, czego my nie chcemy, a w 2014 roku dał zrozumieć, czego my nareszcie chcemy. Chcemy normalności, nie dzikości. Czy będzie z tego konflikt konsumpcyjny? Chyba tak, ale ja teraz mówię coś może tak, mówię takie no, erotycznie, niechby był. Chociażby na początek. Chociażby na początek, bo musimy wyjść w te problemy, co wy macie. Bo wtedy możemy razem walczyć te problemy przeciw tego. Wrócę do tego, co pani mówi, tak dalej mówię. Mi się zdaje, moim ulubionym, ja jestem bardzo subiektywny, pani się to zobaczyła, nie może trzymać dystancji pewne rzeczy, chyba kiedy pisze o XIX wieku, ale tam też jest trochę subiektywny, ale kiedy mówię te rzeczy, to jest bardzo bliskie. Ale moim ulubionym historykiem jest Tony Judd.
I oczywiście mam takie zdanie, że to, co on pisze, to jest jeden z tych ostatnich książce źle ma się tej ziemi, tak to tłumaczono, źle ma się też ekran. I mówię, że to jest bardzo uniwersalne posłanie. I co jest bardzo ważne, że to jest dwa kryterium, które to się spełnia. To jest posłanie do ludzi młodych, bo to jest globalne, to co pani pisuje. Bo w Ukrainie to jest może to samo, może nie tak jak w Polsce, ale jak w Hiszpanii, tak to, to jest to bardzo podobnie, to dzikość. A drugie, że to jest posłanie do potrzeba nowej lewicy, artykulacji tej. Bo tylko te rzeczy to jest bardzo ważne. Mi się zdaje, że on to ujęł i mi się zdaje, że tym sposobem Ukraina jest częścią tego. Nie mówię, że to jest odpowiedzią na Tonidziata, bo nie ma odpowiedzi, bo to jest proces raczej, ale mi się zdaje, że to jest częścią tego szerszego procesu, który się jest w Brazylii, Wenezueli, w innych krajach, ale to mi się zdaje, że to jest bardzo takie, staje się globalnie. Co stanie się, jeżeli przyjdziemy do społeczeństwa konsumpcyjnego? Mniej więcej, może nie, że stanie się taka sytuacja jak w Polsce. Ja boję się, że będzie. Po jakimś czasie będzie. A ja mam tylko jedną nadzieję, że Ukraina się nie skończy. Że te, co przeżyli Ukraińcy w tym czasie, jeśli to jest sytuacja globalna, oni tak czy inaczej załączą się w jakieś inne miejsce. Ja mam wielką nadzieję, że to się stanie w Rosji czy Białorusi przez jakiś czas. Bo sytuacja jest bardzo podobna. Może tylko tym jedynie różnicą, że, ale może to nie jest właściwa różnica, bo jak wygrajemy, że opozycja tak naprawdę nie gra wielkiej roli w tych ruchach teraz. Znaczy to faktem, że w Rosji Putin zniszczył opozycję tak naprawdę, zmarginalizował. Ja w Ukrainie ta opozycja była. Może tak i może nie, bo pamiętam wypadek arabskiej rewolucji czy tak, co z Ukrainy. Opozycja nie była aż taka ważna, okazało się, bo to jest ruch tych ludzi. I mam nawiasem mówić kolegę moskowskiego ekonomista Auzana Aleksandra, który pracuje w tej samej konwencji. On właśnie pokazuje w jego pracach, że to, co się stało na placu Bolotnym, tak? To jest bardzo podobne, co było w Ukrainie, tylko z tym wyjątkiem, że w Ukrainie to było także i w regionach, a w Ukrainie to zostało tylko w wielkich miastach. I właśnie to nie wytworzyło tego efektu tej rewolucji. Sytuacja prawosławnych kościołów jest bardzo różna w Ukrainie, bardzo podzielona. To jest główne, że może to jest jeden z najwięcej podzielonych terenów kościołów. Nie ma już tej, a nigdy chyba nie ma tej monolitności, ale to stało oczywiście. Z tych dokumentów, które są tylko dostępne po archiwum Janukowicza, okazało się, że Janukowicz był w wielką presję jego ludzi na zamieszczenie teraźniejszego głowy kościoła, który jest takim metropolita Władimir, które stało się trzymać dystans do Moskwy. I próbowano jego zamienić przez innego biskupa, Agatangela z Odesy, który jest prosto, no najwięcej, co jest prorosyjskiego w Ukrainie. A oprócz tego jeszcze bardzo antyzachodniego i oczywiście bardzo szumistycznego. Takie wcielenie tego zachodniego, rosyjskiego, rosyjskiego śmira. Nie stało się na szczęście. To znaczy, że Kościół jest bardzo podzielony. Jest ten skrzydło, które jest bardzo promoskiewskie. Jest to skrzydło, które jest prokijowskie. I pytanie teraz wychodzi tak, co będzie dalej? Bo była jakaś taka sytuacja, wyglądało na to, że po upadku rewolucji pomarańczowej i po przyjściu do Janukowicza sprawa jest już zdecydowana, że zdominuje skrzydło proboskiewskie. Na szczęście nie. Okazuje się, że nie. Że dalej zostanie taka sytuacja kościoła. I teraz pytanie główne jest to, czy te skrzydło prokijowskie, czy ono może wejść w jakieś kontakty, rozmowy z tym innym kościołem, który nazywa się kijowskim. Żeby złożyć inne prawosławne kościoły i wtedy to może powstanie jakaś inna struktura. Ale co jeszcze jedno główne to jest, buduje inna rzecz. To, co nie było nigdy do tego czasu. I to, co też w tej konwencji Solidarności bardzo ważne. Po raz pierwszy wszyscy kościoły ukraińskie bez różnicy wyznań zamanifestowali siebie na Majdanie. Wszyscy, bez wyjątku. Właśnie z rosyjskim patriarchatem. Ja nie mówię, że cały patriarchat rosyjski, a tylko część, szczególnie księdzów, były bardzo aktywni na Majdanie, szczególnie w bardzo dramatycznych momentach, kiedy dochodziło do starć, do wielkich starć. Oni byli tam. I to właśnie to pokazuje, że to jakaś, naprawdę jakaś nowa jakość. Na pewno coś zapomniałem, starzeję się, przepraszam Państwa. A książka jest bardzo prosta, to jest umówione to. Zrozumiałe, co jest luka i to jest wrócenie do tożsamości. Ja nie mówię, że tożsamość nie jest ważna. Ważna jest. Ale mówię, ja zawsze tak, jest rzeczy interesujące, a są rzeczy rewelantne, tak? Rzeczy.
To, że mnie, to samo jest bardzo ciekawe o sobie, którzy do mnie nie wpisze, ale mi się wydaje, że nie jest tak zbyt teraz rewelantne, że teraz mówisz inne rzeczy. Ale idzie o tożsamości, o książce, to mi się wydaje, że głównym wyzwaniem jest to, co pani mówi, w jakiś sposób, żeby włączyć tę część rosyjską czy rosyjskojęzyczną w historię ukraińską jako legitymizujący obiekt. Że nie prosto oni są tam, albo nie po prostu nie są, albo w ogóle nieobecni, a jeżeli obecne, to jak inni. Właśnie Majdan pokazuje, że nie są innymi. To jest pytanie, jak to włączyć te. To jest wyzwanie, ale mówię tylko krótko, że ja piszę, jeszcze paru ludzi pisze mi temu, i że te dyskusje już są. A ponieważ jest te dyskusje, jest zrozumienie tego, to jest szansa, że może ktoś to zrobić, dobrze napisze. No wspomniałeś o Tonim, a jak byliśmy w Kijowie w tym samym momencie na konferencję parę tygodni temu i przez cały czas myślałam o tym, że no Boże, on miał tu być. No to była tragedia, że jego nie było. Był wielkim sojusznikiem pomarańczowej rewolucji. Może jeden z nielicznych, który bardzo wspierał rewolucję pomarańczową. No i Tony Bivel, nie, przez cały czas właśnie nie mogłam pogodzić się z tym, że jego nie było, bo on miał być w Kijowie. To była tragedia, no, on umarł zbyt wcześnie. Może tylko parę małutkich rzeczy. Czeski filozof Jan Potoczka miał taką teorię, że prawdziwa ontologiczna, jak się po polsku mówi, intersubiektywność, to się powstaje tylko przez doświadczenie graniczne. Tylko przez jakąś głęboką konfrontację z śmiertelnością. No, a takie momenty zdarzają się rzadko, taka autentyczna intersubiektywność, naprawdę do głębi ontologicznie, zdarza się rzadko. To jest, on tak mówił o solidarności, ja się z Basią rok temu zdyskutowaliśmy, jak nie da się dobrze przetłumaczyć na polski. To jest ocieszenie po czesku, to jest straszniętych, zachwianych, straszniętych, coś takiego po polsku. I że właśnie to jest ten wyjątkowy moment i trzeba przeżyć do głębi tę konfrontację ze swoją śmiertelnością, trzeba być strącznięty do głębi, do sedna, no, żeby właśnie być w stanie mieć jakiś głębszy, autentyczny stosunek do innego człowieka. Że to była podstawa autentycznej solidarności. I wydaje mi się, że właśnie taka koncepcja solidarności to jest jeden element. I może drugi element, to chodzi o właśnie, nawet nie rozmawialiśmy tutaj za dużo o społeczeństwie obywatelskim w najwyższym sensie tego słowa. I Sławko zaczął mówić o Luksemburgu, o spontaniczności. No właśnie w kontekście tej debaty z Leninem. No, a na Majdanie widziałam taką prawdziwą ontologiczną solidarność wstrząśnięty. I też taka spontaniczność, społeczeństwo obywatelstwa i właśnie w najwyższym sensie tego słowa. A to, co ja nie chcę brzmieć zbyt pesymistycznie albo zbyt sceptycznie. Wydaje mi się, że takie momenty, które były też w Polsce, są przelotne. No, to jest taka solidarność, nie uważam, chyba że da się utrzymać taka solidarność. Jednak uważam, że to, że nie da się utrzymać takiej solidarności, to nie neguje znaczenia. To jest coś wyjątkowego, to jest coś nadzwyczajnego, to jest coś szczególnie docenionego. I że właśnie i trzeba docenić i tę przelotność, i te wyjątkowe znaczenia. No, wiem, że u Koronia, u Havla, u niedawno Marcin Kroll udzielał bardzo ciekawy wywiad w Gazecie Wyborczej o tym, jak strasznie był rozczarowany.
you know, że właśnie wszystko, o co walczyliśmy, nie udało nam się sprowadzić utopię. A nie udało nam się stworzyć no, doskonałe społeczeństwo, nie udało nam się stworzyć no, sprawiedliwe społeczeństwo. Jest taka, wciąż jest taka no, skrajna nierówność i zapomnieliśmy o pewnych rzeczach, bo skoncentrowaliśmy się na innych rzeczach. Nie widzę łatwej odpowiedzi na takie pytanie, o które no, pani wspomina, no, o tej beznadziejności, o tej bezrobocie, o tej niedoskonałości w społeczeństwie. Ale uważam, że to, że nie ma niebezpiecznego miejsca na świecie, że wciąż nie udało nam się stworzyć no, ani w Ameryce, ani w zachodniej Europie, ani gdzieś no, doskonałe społeczeństwo, to nie znaczy, że mamy zrezygnować z tej próby. No, musimy nadal się starać. Jest już bardzo późno, ale ja muszę zadać jedno pytanie na koniec. Pewien filozof, to chyba był ten z Królewca, mówił, że o rewolucji, że o jej znaczeniu decyduje nie tyle, o jej sensie decydują nie tyle uczestnicy, co spojrzenie widza z zewnątrz, tego, który potem na to patrzy, czy albo jest obok, albo patrzy na to później, tak, z perspektywy czasu. No to ja chciałbym zapytać, co waszym zdaniem Zachód powinien dojrzeć i dostrzec w rewolucji Majdanu? Moim zdaniem główny message, czy jakby to no, przesłanie Majdanu mało być te, że wschodnia Europa chce skończyć swoją wschodnością. Wschodnością, że chce przestać być wschodną Europą. To znaczy, że nie myślę, no w różne sposoby, geograficznie nie przestanie być, ale sposób umówienia, sposób istnienia chce być częścią większej przestrzeni i co główne, mieć prawo, nie to, mieć głos w formułowaniu tej przestrzeni. To mi jest bardzo ważne, bo mnie się zdaje, że to jest co Majdan pokazuje, że tak naprawdę wschodnia Europa ma co do pokazania i co do mówienia. Oczywiście to było doświadczenie Solidarności, a to jest doświadczenie teraz tego Majdanu. Jaki będzie to, no, to jest znane tego, że w historii są ważni bardzo historycy, naprawdę. Bo to, co myślimy o historii, to jest ważne, to przeczytamy książek tych historyków. I mi się zdaje, że tylko też jest bardzo ważne, żeby zmogliśmy to ująć, te doświadczenia. O to jest wielkie wyzwanie dla nas osobiste, żeby próbować to jakoś zartykulować, co to właśnie było, żeby te nasze koledzy, którzy są na Zachodzie, mogliby to przeczytać. No, chyba będę powołać na Leszka Kołakowskiego za zakończenie, bo ma lepszą odpowiedź niż ja. No Leszek Kołakowski, no po tym, jak on już wiemy, grował z Polski no, Finikiem 68 roku. On był na moim uniwersytecie w Yale na początku lat 70. I on tam wykładał o Husserlu. No a Husserl, ten niemiecki filozof, on uważał, że on znalazł, że udało mu się rozwiązać te klasyczne epistemologiczne problem, czy mamy znaleźć most od podmiotu do przedmiotu. No, od naszej świadomości do świata. To jest klasyczny epistemologiczny problem, to jest problem mostu. I Kołakowski no, w tych wykładach, to było cykl czterech wykładów, on powiedział, że Husserl bardziej się starał i dalej doszedł niż jakikolwiek filozof przed nim. Jednak Husserlu się nie udało, jemu się nie udało, bo każdemu się nie uda, bo nie ma takiego mostu. No ten problem mostu to jest nie do rozwiązania, nie ma tego magicznego mostu od podmiotu do przedmiotu, od świadomości do świata. A jednak Kołakowski mówi,
No i właśnie to jest ten jakiś klasycznie chyba dysydencki epistemologicznie podejście. Jednak musimy nadal szukać, nawet wiedząc, że wiem, że nigdy nie znajdziemy tego mostu. Musimy ta wiedza, że nie ma takiego mostu, musimy wziąć to w nawiasie, a musimy nadal szukać, bo jak zrezygnujemy z możliwości prawdy, epistemologicznej jasności, zrezygnujemy z moralności. I nasz moralny obowiązek jest, żeby nadal szukać. No i może niech to będzie nauka ukraińskiej rewolucji dla Zachodu. Dziękuję wam. Pięknie dziękuję za przybycie i zapraszam, Dorota Głażowska zaprosi na kolejne wydarzenia. Bardzo dziękujemy naszym gościom i publiczności, że byli państwo z nami przez cały tydzień. A także Joannie Tokarz, która zorganizowała wszystkie debaty, które odbyły się u nas w ramach festiwalu Kuronia. Także Joanna uciekła, ale przed nami jeszcze, skończyliśmy ten tydzień i debaty u nas, ale przed nami jeszcze weekend pełen atrakcji. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie jutro od godziny 10 rano na placu Defilad. Jest pokaz specjalny traktorów. Będzie Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej oraz Krakowski Chór Rewolucyjny. Tak, 20 traktorów, siła, moc 38 tysięcy ton. Od godziny 6 rano traktory odbieramy i mamy nadzieję, że w szyku będą gotowe na państwa przyjście. O godzinie 11 rozpoczynamy warsztaty dla dzieci, poprowadzi je Sylwia Hutnik. Będziemy się uczyć manifestować razem z maluchami, także prosimy zabrać ze sobą także dzieciaki. Będą miały tam dużo ciekawych rzeczy do wykonania. O godzinie 13 traktory formują kolumnę paradną i będą się udawać wraz z orkiestrą do zakładów Ursus. I tam czekamy na państwa od godziny 14.30, powitanie traktorów, kongres rysowników z Pawłem Althamerem, również warsztaty dla dzieci, opowieści o fabryce. Pamiętamy także o czerwcu w Ursusie i o tym, że to miejsce było także ważne dla Jacka Kuronia. Jeżeli ktoś będzie jeszcze w centrum, ponieważ jest dużo atrakcji w ten weekend w Warszawie, to proszę pamiętać, że jakby trzeba kursować. O godzinie 16 jesteśmy jeszcze w barze Studio, bar Studio także jest partnerem festiwalu Kuronia i tam dyskusja z Shaną Penn o kobietach i z Ludwiką Wujec o kobietach w Solidarności. I o godzinie 18 prapremiera filmu Marty Dzido o kobietach Solidarność według kobiet, także w barze Studio. Natomiast w niedzielę zapraszamy o godzinie 12 na spacer zaangażowany. Spotykamy się z Danusią Kuroń o godzinie 12 przed wejściem do placu... Do Parku Żeromskiego, tak, przy placu Wilsona. A w tym samym czasie także dla młodzieży są warsztaty teatralne, także w barze Studio. Do wtorku, do 17 czerwca można obejrzeć jeszcze wybrane zdjęcia, takie faktografie, cytaty Oś Życia Jacka Kuronia i także 17 czerwca czytanie listów Gajki i Jacka. Także serdecznie państwa zapraszamy, jesteśmy wszędzie, liczymy także na państwa obecność i bardzo dziękujemy za dzisiaj. Dostałem bardzo ważną nowość, którą chcę z Państwem się podzielić, bo to jest to, co Pani mówiła. Otóż grupa młodych ludzi w Lwowie zrobiła kontynuację festiwalu Kuronia i w środę mam swoje spotkanie. To jest bardzo miłe, prosto młode ludzie. Mówię, jeżeli Państwo ktoś w środę będzie w Lwowie, to proszę przyjść na kontynuację. Dziękuję.